Państwu, witam na 7 sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. Otwieram posiedzenie Rady Miejskiej. Zgodnie z listą obecności na sali obrad jest 17 radnych. Obrady sesji są prawomocne. Kolejnym punktem są zmiany w porządku obrad. Państwo radni dostali porządek. O, przepraszam, popełniłam jeden, nie tak, tak jest, to są. Na początku chciałam powitać osoby, które przybyły na dzisiejszą sesję, zaproszeni goście. Witam bardzo serdecznie starostę powiatu kłobuckiego, pana Henryka Kiepurę. Witam zastępcę komendanta policji, młodszego inspektora, pana Tomasza Górkę. Witam radnych z powiatu kłobuckiego. Dwóch radnych przybyło z naszego terenu na dzisiejszą sesję. Witam panią redaktor naczelną Gazety Kłobuckiej, panią Magdalenę Kisiel. Witam dziennikarza Gazety Kulisy Powiatu. Bardzo serdecznie, nie znam nazwiska. Poproszę o to. Nie znam. Witam oczywiście pana burmistrza, jako pana wiceburmistrza, panią sekretarz, kierowników komórek organizacyjnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy. Witam sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, zarządów osiedla. Witam wszystkich mieszkańców przybyłych na dzisiejszą sesję. Porządek sesji państwo radni otrzymali. Czy ktoś wnosi uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo. Nie widzę. W takim razie, którą tą taką? W takim razie ja wniosę sama do punktu 7. Autopoprawkę. Tam w punkcie 7 jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer jest w porządku obrad 19, a zmianie ulega uchwała numer 191 przez 18 przez 2012 Rady Miejskiej w Kłobucku. I to jest tylko poprawka z 19 na 191 w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku. Ponieważ nie widzę uwag i zgłoszeń do porządku obrad, w takim razie poproszę o przegłosowanie. Kto z państwa radnych jest za, aby dzisiejsze obrady dzisiejszej sesji przebiegały z porządkiem przesłanym państwu z materiałami na sesję? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. Głosowało 18 radnych. Kolejnym punktem posiedzenia sesji jest informacja burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach gminy. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w ostatniej sesji co prawda jest krótki okres, ale wiele spraw też się zadziało, więc bardzo bym prosił o przyjęcie tej informacji. Jeżeli chodzi o Wydział GOR, przedstawia się to następująco. W dniu 23 lutego 2015 roku o godzinie 11 odbyło się otwarcie ofert cenowych na wykonanie zadań zakup oraz montaż lamp oświetlenionych ulicznych na stanowisku słupu nr 28 w Kłobucku na rynku Jana Pawła II. Zakup oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego na stanowisku słupowym nr 34 w Kłobucku przy rynku Jana Pawła II. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na obarczenie wadą. Gmina Kłobuck zamierza podpisać z firmą Philips Light Poland SA umowę użyczenia zewnętrznego oprawy oświetleniowej. W ramach tej umowy Philips zobowiązuje się bezpłatnie użyczyć na okres 12 miesięcy 12 sztuk opraw oświetleniowych LED. Oprawy zostaną zamontowane na słupach oświetleniowych zlokalizowanych na rondzie przy skrzyżowaniu ulicy Rynek Jana Pawła II, Targowej i Drogi Wojewódzkie 492 w Kłobucku. Przesłano do Sądu Rejonowego w Częstochowie 4 wnioski o ukaranie za nieprzedstawienie dowodu uiszczenia opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiornika bezodpływowego i transportu nieczystości ciekłych, które zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck winny być odbierane nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Informuję, że do dnia 28 lutego 2015 roku przyjmowane są wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na pierwsze półrocze 2015 roku. Do dnia 23 lutego wpłynęło 101 wniosków od producentów rolnych. W dniu 18 lutego 2015 roku burmistrz Kłobucka przesłał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach wniosek pana Stanisława Kopyłkiewicza dotyczący sfinansowania budowy bocianiego gniazda znajdującego się na nieruchomości położonej w miejscowości Kopiec z prośbą o ujęcie w projekcie pod nazwą renowacja gniazda bocianiego bociana białego w województwie śląskim. Wszczęte zostało na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku postępowanie administracyjne w sprawie dotyczące odbierania psów znajdujących się na posesji przy ulicy Słowackiego nr 28 w Kłobucku. W dniu 10 lutego 2015 roku odbyło się przesłuchanie przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod nazwą usługi ascenizacyjne w sprawie prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiornika bezodpływowego i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kłobuc bez wymaganego zezwolenia. W przedmiotowej sprawie została skierowana sprawa do Sądu Rejonowego w Częstochowie z wnioskiem o ukaranie. W wyniku rozpoznania cenowego na wykonanie zadania pod nazwą pionowe prostowanie słupa nr 2 oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w Kłobucku przy ulicy Zamkowej przy rondzie została wybrana oferta złożona przez firmę Elwin Marek Wilks siedzimą w Kłobucku przy ulicy Szkolnej 29 z ofertą cenową 270 zł netto. Rozpoczęto procedurę rozpoznania cenowego na wykonanie usługi polegającej na naprawie uszkodzonego kabla oświetleniowego ulicy Wyszyńskiego oraz ulicy 3 Maja w Kłobucku. W dniu 13 lutego 2015 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dwóch odcinków drogi powiatowej nr 2041S, relacja Chódka-Kłobuck, gmina Wręczyca Wielka i gmina Kłobuck na długości 3812 metrów bieżących. Została podpisana jedna umowa związana z udzieleniem dofinansowania na likwidację odpadów azbestowych z terenu nieruchomości położonej w obszarze gminy Kłobuck. W dniu 10 lutego zostało zawieszone postępowanie administracyjne dotyczące wykreślenia zakładu oczyszczania wywozu i utylizacji nieczystości ekosystem Bożena Waldemar Strach, spółka jawna, sprowadzonego przez burmistrza Kłobucka rejestru działalności regulowanej w zakresie odbiorów odpadów komunalnych do czasu wydania wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Do projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie gminy Kłobuc w terminie wyznaczonym zarządzeniem burmistrza nie wpłynęło propozycje zmian, w związku z czym projekt uchwały wraz z wnioskiem przesłanym został do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatura w Częstochowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku. Jeżeli chodzi o Wydział Inwestycji, i tak, w dniu 16 lutego 2015 roku zawarto porozumienie między gminą Kłobuck a przedsiębiorcą wodociągu i kanalizacji Częstochowa, okręg Częstochowa SA, dotyczące ustalenia zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego Kłobuck pod nazwą przebudowa ulicy Długosza w Kłobucku etap pierwszy oraz zadania inwestycyjnego przedsiębiorstwa wodociągu i kanalizacji okręg Częstochowa SA w Częstochowie pod nazwą przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Długosza na odcinku od ulicy Jasnej do ulicy Wyszyńskiego w Kłobucku wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłącza wodociągowego. W dniu 18 lutego ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego gminy Kłobuck pod nazwą przebudowa ulicy Długosza w Kłobucku etap pierwszy. Dwa, zadania inwestycyjnego przedsiębiorstwa wodociągu i kanalizacji Częstochowa SA w Częstochowie pod nazwą przebudowa sieci wodociągowej ulicy Jana Długosza na odcinku od ulicy Jasnej do ulicy Wyszyńskiego w Kłobucku wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych. Termin składania ofert 6 marca 2015 roku. W dniu 24 lutego 2015 roku ogłoszono postępowanie o zamówieniu na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z wykonaniem zadania inwestycyjnego gminy Kłobuck pod nazwą przebudowa ulicy Długosza w Kłobucku etap pierwszy oraz zadania inwestycyjnego przedsiębiorstwa wodociągu przebudowa sieci wodociągowej ulicy Długosza na odcinku Jasnej i Wyszyńskiego. Termin składania ofert 4 marca 2015 roku. W dniu 19 stycznia 2015 roku dokonano odbioru końcowego zadania Park Fitness przy ulicy Spacerowej w Kłobucku, wykonawca firma Herkules Ryszard Syska z siedzibą w Chrzanowie, wartość zadania 86 100 zł, umowa przyznania pomocy samorządem wojewódzkim
województwa śląskiego przewiduje dofinansowanie zadania w wysokości 50 tysięcy złotych. W dniu 13 lutego 2015 roku dokonano odbioru końcowego zadania do zagospodarowania części parku pod nazwą Zieleniec imienia Wacława Głowy w Kłobucku poprzez remont alejki parkowej, wykonawca firma Embit spółka z o.o. z siedzibą w Gruszewni, wartość zadania 88 916 zł 4 grosze. Umowa przyznania pomocy z samorządem wojewódzkim przewiduje dofinansowanie zadania w wysokości 50 tysięcy złotych. Dla zadania pod nazwą Wiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Libidzy budowa drugi etap oraz modernizacja boiska do piłki nożnej w Kłobucku poprzez budowę oświetlenia realizowanych z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dniu 23 lutego 2015 roku została przeprowadzona kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wynikiem pozytywnym. Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa ulicy Poprzecznej i ulicy Teligi w Kłobucku. Wykonano wytyczenie geodezyjne głównych pasów trasy. W dniu 23 lutego prowadzono czasową organizację ruchu. Rozpoczęto roboty budowlane przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smugi 2 w Kłobucku. Etap pierwszy. Wykonawca wytyczył geodezyjnie w terenie punkty główne trasy. I informacja, proszę Państwa, samodzielnego stanowiska do spraw kanalizacji. Skrócone sprawozdanie z realizacji efektu okolicznego dla projektu Funduszy Spójności pod nazwą Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłos poprzez budowę kanalizacji sanitarnej według stanu na dzień 25 lutego 2015 roku. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Kłobuck, Obręb Smugi, Kamek, Borowianka, Łobodno, część Kopca. Liczba podłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej 88. Liczba niepodłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, a które mają stworzone warunki do skorzystania ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego 346. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Biała i część Kopca. Liczba podłączonych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej 47. Liczba niepodłączonych, a mających warunki 251. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kłobuc, Obręb Przybyłów i Libidza. Liczba podłączonych nieruchomości do kanalizacji 22. Liczba niepodłączonych 170. Łączna liczba podłączonych nieruchomości 157. Łączna liczba korzystających osób 629. Liczba niepodłączonych nieruchomości 767. Łączna liczba osób niepodłączonych 3183 osoby. Na dzień dzisiejszy procentowa realizacja jest na poziomie 16,5%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma z Państwa pytania do złożonego sprawozdania przez Pana Burmistrza? Proszę bardzo. Pan Radny Sękiewicz. Takie mam dwa pytania. Pierwsze, czy tam przy ulicy Długosza, bo kiedy ja byłem jako przewodniczący osiedla 2,5 roku temu jeszcze tutaj na takim spotkaniu, miało być uwzględnione, żeby były obrzeża granitowe. Czy one będą? Czy one są tam w tym projekcie? Bo wtedy mówiono, że to jest niewielka cena między betonowymi a granitowymi. Mhm. Proszę bardzo, pani kierownik Solska odpowie. W projekcie będą uwzględnione krawężniki granitowe, ale tylko w niewielkim zakresie. Na tej wyspie, czyli skrzyżowaniu ulicy Długosza i Armii Krajowej, nie w całym zakresie, o tak powiem. A dokładnie to musiałabym sprawdzić. Jeszcze jedno można? Dziękuję bardzo. Proszę. Ja mam taką prośbę, też już mówiliśmy o tym na komisji statutowej, żeby te informacje, które podaje pan burmistrz, były w całości zamieszczane w internecie, dlatego że my tak nie nadążamy nawet zapisywać sobie, to są dosyć ważne. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy pan odpowie? To właśnie. Czy nie widzę przeszkód, żeby taka informacja była. Ja rozumiem, że ja czytam szybko, więc staram się jakby. Mogę czytać wolniej, ale to nie rozwiązuje problemu, więc będzie to umieszczone. Aha, muszę jako załączniki dać. Informacja w załączeniu.
Dobrze, ponieważ pan burmistrz tak zgodził się, my również to postaram się w biurze rady jako do protokołu, jako załączniki ewentualnie tak. Do protokołu. Nie przepisywane w protokole, tak. Tylko to jako załączniki. Proszę o zabranie głosu. Nie? Czwórka już nie? Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Czyli zamykam ten punkt informacja burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach gminy. Punkt kolejny zapytania i wolne wnioski mieszkańców. Proszę bardzo, kto z mieszkańców chce zabrać głos? Zgłaszają się tam pan. Nie ma mikrofonu, tak? Czyli z mikrofonu 18. Proszę się przedstawić. Papież Dominik, mieszkanie z Białej. Pozwolą państwo, że usiądę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, zwracam się z kolejnym wnioskiem o budowę drogi nadrzecznej. To jest 500-metrowego odcinka, który nigdy nie doczekał się realizacji. Zaczyna się nawierzchnią asfaltową i się nią kończy. Jakie są fakty? W tej chwili nie był on realizowany. Argumentowała gmina to tym, że jest prowadzona inwestycja, mam na myśli kanalizację. Jest ona zrobiona w 2012 roku, do tej pory nie ma drogi. Analogicznie przez 10 lat był podnoszony ten sam argument, budowa sieci wodociągowej. Corocznie są składane wnioski o budowę tej drogi. Chciałbym przytoczyć kilka faktów związanych z tym, że tej drogi nigdy nie wybudowano. To, że jest dziurawa i ciężko jest przejechać, to jest jakby stan naturalny, ale kurz, pył, nie tylko latem podczas słonecznych dni, ale również zimą, no bardzo utrudnia korzystanie i życie w swoim gospodarstwie domowym. Podczas opadów deszczu przejście jest praktycznie niemożliwe. Samochody też wykonują swoisty rodzaj taniec na drodze, omijając dziury, stwarzając tym samym zagrożenie dla ruchu. Fakt, że ulica Nadrzeczna jest wyłączona z ruchu, sprawia, że ulica Jasnogórska jest tym mocniej obciążona tym ruchem, gdzie regularnie patrole policji próbują powstrzymać piratów drogowych jeżdżących ponad setką. Również dojazd służb ratowniczych, czego byłem ostatnim świadkiem, jest utrudniony, które potrzebują zwolnić do zera, aby po tych dziurach przejechać. Ewentualny dojazd naokoło zajmuje 4 km. Nie wiem, ile to jest czasu, na pewno czasu niezbędnego w niesieniu pomocy. Tak już wspomniałem, wybudowanie tej drogi na pewno w znacznym stopniu odciąży ruch na ulicy Jasnogórskiej, ponieważ w tej chwili wszyscy mieszkańcy, aż na pewno ta część, gdzie nie ma tego asfaltu, dojeżdżają poprzez ulicę Jasnogórską. Z tego miejsca też chciałbym zapytać radnych z Białej. Dlaczego uważają, że w pierwszej kolejności ważniejsze jest to, aby ulica Strażacka została w tej chwili, z tego co wiem, budowana, a nie ulica Nadrzeczna? Moje pytanie na teraz. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, pan odpowie. Znaczy pytanie było do radnych, no ale i myślę radny pośrednio do mnie, bo w pewnym sensie kształtowanie budżetu również jest w mojej gestii. Jak pan doskonale wie, my chyba mieliśmy przyjemność rozmawiać osobiście. Tak, tak. Osobiście ja panu
mówiłem, jaka jest sytuacja w tym momencie. Oczywiście to mieszkańcy decydują, co jest priorytetem danej miejscowości. Ja oglądałem zdjęcia ulicy Nadrzecznej, które pan mi przekazał i one no, faktycznie nie są tutaj jakby, są potwierdzeniem tego, co pan mówi. Różnica polega na tym, że jeżeli chodzi o ulicę Strażacką, tam można zrobić nakładkę, jeżeli chodzi o ulicę Nadrzeczną, tam jest wymagany projekt budowlany z odwodnieniem. I tu jest ta subtelna różnica, więc jakby diametralnie te koszty są dużo wyższe, jeżeli chodzi o ulicę Nadrzeczną, niż ulicę Strażacką. Oczywiście koszt szacunkowy, ja to podawałem na zebraniu wiejskim, te szacunkowe koszty, bo Wydział Inwestycji te koszty mi podał. To jest około 1 000 000 zł, jeżeli chodzi o ulicę Strażacką na całym odcinku do ulicy Kopieckiej. A jeżeli chodzi o ulicę Nadrzeczną, to jest w granicach 600 000 zł. To jest krótszy odcinek, ale oczywiście biorąc pod uwagę projekt budowlany i całą technologię wraz z odwodnieniem tego odcinka, ten koszt jakby metra wykonania tej nawierzchni jest dużo wyższy. To jest jakby jedna rzecz. Ja rozumiem też pana jakby determinację, bo widziałem stan tej drogi. Ale nikt nie wspomniał nawet słowem nad sprawozdaniem tym, którym czytałem przed chwilą, dotyczącym samodzielnego stanowiska do spraw wodociągu. Proszę Państwa, miejscowość Biała 47 podłączonych posesji, a 251 jeszcze jest do podłączenia. Ja będę z całą mocą podkreślał, co jest dzisiaj priorytetem dla miejscowości Biała i dla pozostałych miejscowości. Bo dzisiaj my możemy rozmawiać o każdej inwestycji i planować ją pod jednym warunkiem, gdzie ta kartka po stronie niepodłączonych będzie zero. I wtedy możemy o każdej inwestycji rozmawiać, bo to nie jest wytłumaczenie jakby tego stanu drogi absolutnie, tylko to jest jakby pokazanie pewnego warunku brzegowego, bo my dzisiaj możemy planować, wprowadzić po odzyskaniu efektu ekologicznego w wielu miejscowościach, szczególnie obszarów wiejskich, wprowadzenia projektów budowlanych drogowych, dlatego że co prawda są to niewielkie pieniądze na drogi, ale bez projektów nie ma szans nawet składać takich wniosków, więc na pewno takie projekty będą musiały być wykonane, szczególnie jeżeli chodzi o projekty budowlane, nie o nakładki. I tutaj jeżeli zdecydujemy się na inwestycje drogowe, to będziemy to robić kompleksowo w kilku miejscowościach naszej gminy, nie tylko w Białej, ale tak jak mówię, warunkiem brzegowym jest osiągnięcie efektu ekologicznego. Ja wiem, że jestem nudny i powtarzam się z tym cały czas, ale to jest naprawdę bardzo ważny argument do tego, żeby budżet gminy wytrzymał każdą inwestycję, ewentualnie każdą możliwą inwestycję po zrealizowaniu tego efektu. Więc tak jak mówię, ja bym oczekiwał od mieszkańców Białej i tutaj również od radnych, zresztą rozmawialiśmy na zebraniu wiejskim, również podkreślałem to, żeby mieszkańcy poważnie potraktowali ten problem, nasz wspólny problem, bo to nie tylko mieszkańców Białej, aby potraktowali to bardzo poważnie. Więc te dane pokazują, że nic się od tamtej pory niewiele się zmieniło, mimo że ta pogoda nie jest zła do realizacji tego zadania. Także najpierw bym oczekiwał od mieszkańców Białej tej realizacji, a później będziemy działać, jeżeli chodzi o dalsze zadania. Dziękuję bardzo. Radny Woźniak, tak? Chce się odnieść również do tej wypowiedzi. Proszę. Znaczy tutaj, jeśli chodzi o tą kwestię merytoryczną, to pan burmistrz odpowiedział, ja tylko odniosę się do tego, dlaczego staramy się o tą Strażacką w pierwszej kolejności, a nie Nadrzeczną. Ja już z panem rozmawiałem na ten temat. Tłumaczyłem, no proszę Państwa, droga Strażacka jest to droga, która łączy kilka sołectw. Jest to droga, która jak miała jakiś w miarę rozsądny ten asfalt, to tam ruch był, można powiedzieć, dosyć spory, albo przynajmniej taki średni. Mieszka tam dużo więcej mieszkańców, około bodajże 400 czy 500, dokładnie już nie pamiętam. Jest to droga, którą codziennie chodzą dzieci do szkoły i wracają z tej szkoły, a nie ma tam żadnego pobocza, nie ma tam żadnego chodnika.
Droga jest, jaka jest ten pas, który powoduje, że ruch odbywa się lewą stroną, zagraża tym osobom, tym dzieciom, które chodzą do tej szkoły. No i ja się z panem zgodzę. Ta droga nadrzeczna się nie nadaje do niczego w tym momencie. Tam jest błoto, w tym momencie jakbyśmy mieli tam jechać, to tam samochodem lepszym trudno było jechać, bo szkoda tego auta. Tylko że powstaje pytanie, no, jeśli by były pieniądze na jedną drogę, aby wykonać w najbliższym czasie w Białej, to ja jestem za tym, żeby zrobić drogę strażacką. Dlatego właśnie, co nadmieniłem, jest ważniejsza droga. Bezpieczeństwo dzieci będzie w tym przypadku, jak będzie ta droga zbudowana, jakieś pobocze do tego na ogół są robione. Dzieci będą bezpiecznie mogły dojść do domu. Tam mieszka dużo więcej mieszkańców. Jest to droga, która łączy kilka sołectw. To są argumenty, które mówią za tym, że ta droga do wykonania jest bardziej priorytetowa moim zdaniem. Droga nadrzeczna, jeśli będą tylko możliwości, bo tak jak tutaj pan burmistrz zaznaczył, będzie to inne troszeczkę finansowanie, bo to będzie finansowane z PROW-u, jeśli już. Być może tutaj przy niewielkim wkładzie gminy uda się też szybko zrobić w najbliższych latach. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan jeszcze chce się odnieść? Gdybym chciał odnieść do słów burmistrza, jak najbardziej zgadzam się, że kanalizacja jest swoistego rodzaju bogactwem gminy. Jest to zasób. A co do wypowiedzi pana Woźniaka, nie zgadzam się z argumentem, że jest dużo więcej mieszkańców na ulicy Strażackiej. Pozwoliłem sobie przeliczyć ilość gospodarstw domowych i wychodzi po 100, czyli bardzo podobna ilość, to po pierwsze. Po drugie, czy ulicą Nadrzeczną albo Jasnogórską nie chodzą dzieci do szkoły? To po drugie. I też nie wyobrażam sobie, że mieszkańcy Białej jeździli przez ulicę Strażacką, Tuwima do Kamyka, kiedy jest droga wojewódzka bardzo prosta, a prawdopodobnie będzie jeszcze bezpieczniejsza po modernizacji czy przebudowie. Mało tego, to może pytanie też do państwa. Kiedy były składane wnioski i w jakiej ilości na budowę drogi czy przebudowę drogi strażackiej? I czy tak często policja próbuje zapanować nad kierowcami na ulicy Strażackiej, jak na ulicy Jasnogórskiej? Dlatego uważam, że w pierwszej kolejności ulica Nadrzeczna powinna zostać zbudowana. Tym bardziej, że ulica Strażacka dopiero co ma odświeżony czy przebudowany jeden pas ruchu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy będzie ktoś wypowiadał się jeszcze w tym temacie? Nie widzę. Proszę o zabranie pan radny Bełtowski w tym. Proszę. Panie szanowni mieszkańcy, troszkę pan jest w niektórych sprawach w błędzie. Pierwszą sprawę miał do pana, żeby pan uczestniczył w zebraniach wiejskich. Bo proszę pana, przychodzi pan na zebranie tu do Rady Miasta, podnosi pan głos, ale jak jest zebranie wiejskie, był pan burmistrz, to był pan chwilę i pan wyszedł i poszedł. Proszę pana, skoro się występuje o jakąś drogę, to się jest do końca, proszę pana. To jest pierwsza sprawa, panu zwrócę uwagę. Ja pana nie widziałem na zebraniach wiejskich, skoro proszę pana 12 lat jestem w Radzie Sołeckiej, ja jestem na każdym zebraniu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę pana, pan tu ruszył sprawę strażackiem, że jest pilniejsza Nadrzeczna niż Strażacka. Bardzo źle, że my się tu dochodzimy jako mieszkańcy, wie pan. Bo w końcu nie będzie nic, a nie będzie Strażacka ani Nadrzecznej, bo pan do tego dąży. Proszę pana, ulicą Strażacką to były kursy autobusów. Nie wiem, czy pan pamięta, czy nie. Kursowały autobusy. W związku z tym, że przebudowa kanalizacji, była woda, kurs został zawieszony. Częściowo przywrócony, z powrotem był kurs, w związku z tym to wszystko siada, bo było skopane, z powrotem kurs jest zawieszony. Proszę pana, pan liczy 100 ileś mieszkańców na ulicy Nadrzecznej. Proszę pana, niech pan sobie policzy, ile posesji, proszę pana, ma pan od pana domu, bo do pana jest asfalt, od pana nie ma, w kierunku Małej. Proszę pana, mała ulica łączy Jasnogórska i później Bała, łączy resztę ulicy Nadrzecznej. Pan wyliczył całą, proszę pana, Nadrzeczną. Tu jest pan dużo w błędzie, proszę pana. Bądźmy konkretni, proszę pana.
Mam pan ile? 12-14 posesji? Z małej, z asfaltu skręcają w lewo, 3-4 domy przejeżdżają po tych dziurach. Fakt, że jest to ciężko. Od pana posesji 3-4 domy, proszę pana, i są na swojej posesji. Ile to jest, proszę pana, tych mocnych utrudnień? A tu, proszę pana, ma pan 1600 metrów i pan twierdzi, że oni teraz, skoro mają zniszczoną drogę przez budowę kanalizacji i wodociągu, mają nadal cierpieć, nie mieć połączenia. Kuźnica, Kopiec, Borowianka, proszę pana, co faktycznie jeżdżą po tych dziurach. Ludzie jeżdżą z Targowic, proszę pana, i tak dalej, proszę pana. A pan, nic, tylko się pan uparł, bo proszę pana, rzeczna, proszę pana. W końcu ktoś musi podjąć tę decyzję, proszę pana, na danym sołectwie. Bo ja zacznę, proszę pana, wszyscy rządzić, to w końcu nic białego nie zrobimy. Skoro pan jest taki obczytany i bystry, to proszę pana, dlaczego pana nie wybrali na radnego? Dlaczego pana nie wybrali do Rady Sołeckiej? I wtedy by pan poprowadził, proszę pana, działalność bardzo dobrze w sołectwie Biała. Ja proszę panie pana, jako... Panie radny, zwracam uwagę, tak, że merytorycznie, ale pana, nie może tak być, że pan krytykuje, proszę pana, teraz radnych i wytycza nam to na sesji, proszę pana. My wiemy, że jest potrzebna i nadrzeczna, proszę pana, i strażacka, tylko najważniejsze, że na nic nie ma pieniędzy. Ani nie robota, proszę pana, nie będzie budowana nadrzecza, ani strażacka, bo nie ma kasy. I tu jest błąd, proszę pana. A jak pan zaczął już zawieruchę robić, bo nie strażacka, bo nadrzecza, w końcu nic nie będzie zrobione. Krótko. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Kto z mieszkańców chce zabrać głos? Pan w kolejności pan pierwszy tutaj nie, usiadł, nie, tak? To proszę bardzo. Pan radny powiatowy Maciej Lesik. Witam państwa, Maciej Lesik, także przedstawiciel Stowarzyszenia 42100 Zajawka. Tak na początku chciałbym państwa zaprosić na piknik, który nasze stowarzzyszenie organizuje 21 marca w pierwszy dzień wiosny. Będziemy tam organizować takie przywitanie wiosny, spalenie marzanny, ognisko. I z tego miejsca chciałbym wszystkich państwa radnych i tutaj obecnych osoby zaprosić na takie wydarzenie. Kolejny temat, takie pytanie jako członek stowarzyszenia. Chcieliśmy zapytać o pytanie realizację skateparku, o możliwość realizacji tego przedsięwzięcia i o realność tego wykonania. Chcemy też wyrazić chęć współpracy odnośnie wykonania tego projektu. Jako młodzi ludzie mamy w stowarzyszeniu u siebie dużo młodych ludzi, którzy jeżdżą na desce i mają zapał do tego. Chcemy wyrazić właśnie taką współpracę w ramach współpracy obywatelskiej, że jeżeli taki projekt byłby realizowany, to chcemy w tym pomóc jak najbardziej. Są też ze mną ludzie, którzy jeżdżą czynnie na deskorolkach i nie tylko. I też chcieliby się w tym temacie parę słów wypowiedzieć. Przekażę teraz jeszcze na chwilkę mikrofon koledze, dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Proszę o przedstawienie się. Dzień dobry, witam, Piotr Kierat. Ja tutaj pojawiłem się przy okazji Rady Miasta z zespołem Zajawki i chcieliśmy troszeczkę poruszyć temat braku skateparku, bo ja sam jeżdżę od 15 lat, jest kilka osób w Kłobucku, które również jeżdżą tak długo. Mam tutaj artykuł z Dziennika Zachodniego z 2001 roku. Wtedy zaczynaliśmy walkę o ten skatepark. Minęło 14 lat, nic się nie zmieniło. Podejrzewam, że dużo innych rzeczy się działo, może niepotrzebnych, a jednak skatepark uważam, że jest potrzebny, bo aktywnie jeździ około w Kłobucku 50 osób na deskorolkach, rolkach, BMX-ach, hulajnogach. No te osoby często poruszają się po ulicach, musimy jeździć na rynku, na jakichś miejscach niedozwolonych, gdzie stwarza się też zagrożenie. No i mamy taki wstępny projekt przygotowany przez krakowską firmę Tech Ramps, który chcielibyśmy złożyć na ręce pana burmistrza, tak do wglądu. To jest wstępny projekt, jeszcze jakby nie zatwierdzony, wstępny kosztorys, jakby opis jak się do tego zabrać. Są też wymagania do przetargu i błędy, które czasem popełnia się przy wyborze firm, które budują skateparki. To wszystko zostawimy, jeśli państwo pozwolą.
No i dodatkowo może powiem, że w Polsce jest już blisko 1000 skateparków. Najbliższy Kłobuckowi jest w Częstochowie. Właściwie teraz będzie się budował trzeci, no ale jednak dla dzieci, które mają 10 czy 12 lat, jest to problem, żeby codziennie jeździć na deskorolkę. Wiemy, że boisk do piłki nożnej jest bardzo dużo i można jakoś tą aktywność sobie tutaj czynić. Natomiast jeśli chodzi o deskorolkę, nie ma gdzie jeździć. To jest dosyć, rozumiem, że wobec budowania ulic i tak dalej wydaje się to problem trywialny, natomiast wydaje mi się, że jest to potrzebne dla naszego miasta. Zwłaszcza, że walczymy o to od 15 lat prawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy pan zabierze głos w tym temacie? Pan tylko przyjmie ewentualnie. Tak, nie. Tak? Jeśli dobrze, można. A ja poproszę, żeby pan złożył po sesji, czy w trakcie sesji własny projekt stowarzyszenia. Proszę bardzo, myślę, że mnie akurat do skateparku nie ma sensu przekonywać. No, było to jednym punktem mojego programu wyborczego, więc zamierzam go zrealizować. Dziękuję. Zamierzam go zrealizować, znaczy przy pomocy oczywiście państwa radnych, no bo ja mogę sobie tylko planować, a państwo muszą mi w tym pomóc, ale planujemy to, przynajmniej mój taki plan jest, aby to zrobić bardziej kompleksowo, bo skatepark jakby byłby jednym z elementów mojego planu oczywiście, który będę państwu przedstawiał. Ja bym chciał rozpocząć przede wszystkim od koncepcji zagospodarowania całego terenu OSIR-u, bo takie wkładanie poszczególnych elementów, bo jest akurat kawałek miejsca, uważam za błąd, dlatego że to musi być w jakiejś symbiozie z innymi obiektami, tak? W jakiś sposób to zorganizować pod względem, ja już rozmawiałem tutaj z panem Witkiem Dominikiem na ten temat, że nawet taką wstępną koncepcję rozmieszczenia poszczególnych elementów, bo tu nie chodzi tylko o skatepark. My chcemy wejść w program rewitalizacyjny tego obiektu całkowicie, czyli odnowić obiekty, bo jest strzelnica zdegradowana, która praktycznie niczemu nie służy. Boisko, trybuny, bieżnia, która kiedyś była wizytówką tego ośrodka, dzisiaj jej praktycznie nie ma, bo mówią, że jest bieżnia. To nie jest bieżnia, to jest po prostu ścieżka, po prostu szutrowa na zasadzie czy ziemna. To nie jest bieżnia, żeby nie mylić z bieżnią, bo bieżnia to inaczej troszkę wygląda. Remont oczywiście tej hali, bo ona wymaga, ona jest nieocieplona, ona jest wymaga remontu. I dobudować te elementy w postaci skateparku, w postaci siłowni na powierzchni, w postaci placu zabaw, aby ten ośrodek sportu żył. Nie tylko w tym elemencie sportów, nazwijmy to ekstremalnych, ale również, aby tam można było się spotkać w szerszym gronie i dać możliwość czy uprawiania sportu, czy spędzenia czasu różnym grupom społecznym. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o skatepark, na pewno będzie w tej koncepcji wpisany i będzie on umieszczony do realizacji na tym ośrodku, na ośrodku sportu. A co do drugiego elementu, oczywiście skorzystam z zaproszenia, podpalę tą marzannę i przybędę na waszą imprezę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ale wcześniej też w tej sprawie, rozumiem, pan radny Kulej zgłosił tak? Dobrze, tak, w kolejności będzie dziękuję. Pan radny Tokarz. Chciałem tutaj właśnie do kolegów się odnieść, bo myśmy kilka lat temu omawiali właśnie budowę tego parku właśnie, o którym tutaj państwo mówicie. I padały takie głosy, że to jest dyscyplina sportu, która wymaga, jest potrzebny do tego widz. Że na przykład gdybyśmy to wybudowali na obrzeżach Kłobucka, co by było na przykład wskazane ze względu na hałas, no bo jest to na pewno jakiś hałas, krzyki, same te rolki stwarzają jakiś hałas, to że ta młodzież nie będzie korzystała z tego parku, bo no najlepiej jest gdzieś tam po poręczy, bo wtedy są widzowie, prawda? Ktoś podziwia, ktoś patrzy na to. No i właśnie takie były rozmowy. I chciałem właśnie tutaj kolegów zapytać, czy rzeczywiście, gdyby ten park taki powstał na przykład tam na Osirze gdzieś, czy byłoby to dobre miejsce, czy lepiej by na przykład było na rynku w centrum, bo wtedy tych widzów byście mieli więcej. Jaka jest prawdziwa właśnie teoria tego, to chciałbym się dowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiecie panowie, tak? No więc powiem krótko, to jest sport i sposób na rekreację, ożywienie ciała, więc widzów nie potrzebujemy do tego. Dziękuję bardzo. W tym temacie również chcę zabrać głos radny Aleksander Tokarz.
Jeszcze ja chciałem się wypowiedzieć, Paweł Sobiś, moje nazwisko. Ja myślę, że lepszym miejscem byłby teren Osiru, bo jest z dala od ludzi, z dala, ludzie tam nie mieszkają, a na przykład na rynku, gdybyśmy zrobili taki skatepark, to jednak hałas przeszkadza to ludziom. Myślę, że nie byłoby to dobre miejsce. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Aleksander Tokarz. Chciałbym powiedzieć, że w poprzedniej kadencji doprowadziłem do takiej wizji lokalnej z udziałem pana dyrektora Hamarowskiego, pana ówczesnego burmistrza Nowaka. To było na moim osiedlu i ustaliliśmy mniej więcej tak, że przynajmniej tymczasowo, że zrobimy takie odbicie, taki pas asfaltowy od tej nowej alejki, wiecie państwo, o której alejce mówię, od Zamkowej do Topolowej, w kierunku śluzy. I tam ten pas zasugerowałem, żeby oddać w użyczenie Stowarzyszeniu Zajawka, tak żeby mogli tam zamontować te swoje przyrządy, te swoje rury. To jest miejsce dość takie odosobnione. Myślę, żeby mieszkańcy nie narzekali. No, choćby to traktować jako taki projekt tymczasowy, no bo te plany, które pan tutaj zaproponował pan burmistrz, no to są jednak kosztowne i być może jest to odległa perspektywa, prawda? A taka alejka asfaltowa, może by to było już nawet zrealizowane w tym roku, no. Za zgodą tej młodzieży, no. Tak to widzę, no. Były już rozmowy prowadzone. Były pewne ustalenia. No, jest kontynuacja władzy, no niech się pan jakoś odniesie. Może nie teraz, ale do tego projektu. Pana burmistrza Nowaka, mojego głównie, pana dyrektora Hamarowskiego. No tak to kiedyś to było. To było na jesieni, wrzesień chyba w ubiegłym roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz odniesie się, tak? Nie znam tych ustaleń, więc do ustaleń się nie będę odnosił, tylko ja uważam, że znając tą młodzież, a miałem z nią przyjemność często się spotykać i rozmawiać, no to jest jakieś prowizorium z prowizorium, bo ja uważam, że jeżeli coś zrobisz, to musi mieć jakiś projekt, musi mieć jakieś atesty. Ktoś musi odpowiadać za ich bezpieczeństwo. To nie da się wkopać parę rurek i kto ma za to odpowiedzieć. Myślę, że jeżeli już mamy coś zrobić, to zróbmy to raz, a porządnie. Wydajmy jakieś pieniądze i niech to służy na lata i dzieciom tej młodzieży później. Bardzo im tego życzę, żeby ich dzieci i wnuki tam na tym skateparku jeszcze korzystały. A tak jak mówię, jeżeli to zrobimy kompleksowo na ośrodku, takie prowizorki, gdyby chcieli zrobić, to by już sobie dawno zrobili. Myślę, że nie mieliby z tym problemu. Ja nie jestem przeciwny. Oni mają taki zapał inicjatywy, że gdyby chcieli takie coś zrobić, ja nie będę im przeszkadzał, bo wiadomo, że nie zrobi się tego skateparku w rok, tego takiego już w pełnym tego słowa znaczeniu. Docelowo mogą coś sobie zorganizować, ale ja jestem przeciwnikiem prowizorek, bo ktoś później będzie do nas miał pretensje, że te urządzenia nie spełniają norm, coś się tam stało, jest to teren gminy, to są też normy prawne. Tyle. Dziękuję z mojej bardzo. Strony. Jeszcze w jednym zdaniu za pani zgodą, pani przewodnicząca. Dlatego wspomniałem o tym użyczeniu, panie burmistrzu, bo użyczenie wyeliminowałoby, prawda, tą odpowiedzialność gminy. Ci ludzie, to stowarzyszenie by tam sobie uprawiało swój sport na własną odpowiedzialność. Dlatego wspomniałem o użyczeniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z mieszkańców? Tak, zgłasza się tak jako mieszkańca pan Czesław Gizle. Proszę bardzo. Dziękuję pani przewodnicząca. Wysoka Rado, ja mam dwie bardzo nurtujące sprawy. Najważniejszą sprawą jest program pana burmistrza gminy Kłobuc, pana Tarczewskiego, która, cytuję, brzmiała nowa jakość gminy. Czy nowa jakość gminy po prostu może być bardzo okrutnie na starszych ludziach, bardzo chorych, wykorzystywana negatywnie, po prostu tak jak to się stało w ten poniedziałek 23 lutego przez pana wiceburmistrza. Ja chciałem podkreślić, Wysoka Rado,
że do tej pory do zachowania się w całości i rozmowy i postępowania do pana burmistrza gminy Kłobuc nie mam żadnych zastrzeżeń. Ale skoro pan burmistrz gminy Kłobuck podkreślam, bo mam na uwadze, że to jest inteligentna osoba, umie rozmawiać, powinna wiedzieć, że na stanowisko wiceburmistrza trzeba powołać osobę konkretną, żeby panu burmistrzowi dobrze się współpracowało i mógł jak największe osiągać wyniki pozytywne, a nie w odwrotną stronę wyniki negatywne. I tu jestem bardzo rozczarowany, że pan burmistrz gminy Kłobuck, inteligentna osoba, powołała z wioski, z gminy Popów zwykłego urzędnika, który nie ma obycia się dobre między ludźmi z wyższego poziomu, bardzo drastycznie postępuje, nie umie się, bo jest jeszcze małą praktyką. Chciałem podkreślić w dodatku, które zaraz uzupełnię, że nawet pan wiceburmistrz zielonego pojęcia nie ma w głowie, żeby umieć rozmawiać, zachowywać się pani, na terenie urzędu miasta gminy Kłobuck. Panie Czesławie. Na wiosce w gminie Popów ten pan się mógł nadawać. I tam uważam, potwierdzam, że tam byłoby w dalszym ciągu najlepsze jego miejsce i praca. I nikt by nie miał zastrzeżeń. A tu po prostu w poniedziałek na mnie, po prostu gdy ja przyszłem, krzyczał, ryczał, po prostu nie dopuszczał mnie do powiedzenia słowa, po prostu cytuję. Ja teraz mówię, to powiedział chyba 20 razy, nie dopuścił mnie słowa. Ja zwracałem uwagę temu panu, że po prostu pan na początek powinien mnie pan wysłuchać, w jakiej sprawie ja przyszłem, bo ja przyszłem w innej sprawie. Pan burmistrz bredził, wiceburmistrz, przepraszam, bredził okropnie na jakieś inne sprawy i po prostu chciał mnie wyeliminować z rozmowy i zatuszować dużą korupcję, która się dzieje w zakładzie gospodarki komunalnej w Kłobucku u pana dyrektora Hamerowskiego. Ja w końcowej wersji widzę, że z tym panem wiceburmistrzem nie da się porozmawiać, bo za mocno krzyczy, żeby coś powiedzieć, to ja bym musiał przekrzykiwać. Ja temu panu zwróciłem uwagę i powiedziałem w ostatnich słowach, że panie wiceburmistrzu, skoro nie chce mnie pan tu przyjąć, wysłuchać w swoim pokoju, i to ja postaram się, że pan będzie spokojnie i spokojnie wysłucha mnie w środę na sesji, bo tam pan nie będzie krzyczał na mnie. No i chciałem po prostu spełnić moje polecenia pana wiceburmistrza. Teraz pan wiceburmistrz po prostu musi wysłuchać i nie będzie tuszował. Pragnę dodać, że pan wiceburmistrz po prostu ze swoim towarzystwem, kolegami, trzema kolegami, tu prześladuje, szykanuje i tak dalej, naciąga na koszty, chce załamać starszych mieszkańców, doprowadzić. Ale przepraszam pani przewodnicząca, ja pani nie przeszkadzam, ja pani będzie mną to przeszkadzał. W żaden sposób się nie dojdzie. Pan wiceburmistrz w środę, to znaczy 18 lutego, przyznał mi stare drzewo, które w parku wiatr powalił i leżało od 3 lat. Zadzwonił do pana dyrektora, żeby przyjechał do biura Urzędu Gminy i w obecności nas trzech po prostu stwierdził, żeby pan dyrektor przyznał mi te drzewa, które leżą po prostu w parku od 3 lat. Wiatr przewrócił i już są naprawdę zgnite. Pan dyrektor powiedział, że ja przyjadę jeszcze ze mną do parku, stwierdzi, że to które drzewa i wtedy dopiero
zostanie mi przekazane. I automatycznie tak się stało. Pojechaliśmy z panem dyrektorem Hamerowskim do parku. Pan dyrektor obejrzał te drzewo, te akacje zgniłą, spróchniałą, wyrwaną przez wiatr, zrobił zdjęcia i brzozę. I powiedział, że tą brzozę mogę sobie pociąć dzisiaj, a na te następne drzewa na akację proszę przyjechać w czwartek, 19 lutego, dam panu pismo i wtedy może pan pociąć sobie i załadować te resztę drzewa. Tak my się rozstali. Ja pojechałem do domu, przebrałem się, wziąłem swój samochód i pojechałem ciąć tą brzozę, którą zlecił mi pan dyrektor Hamerowski. Ja ciąłem tą brzozę, i po prostu w międzyczasie, godzina 15:30, pan dyrektor po prostu pośrednio czy bezpośrednio, bo tutaj się zaraz sprzeciwi pan wiceburmistrz, ale ja mam techniczne wykształcenie i nie dam się wykołować panu dyrektorowi. Pan dyrektor może kołować w cały świat pana wiceburmistrza i robić go w szaro, bo ten pan przyszedł z wioski. Na wiosce to nie ma takich dużych współczynników. Panowie, ja podkreślę, zaraz uzupełnię to, co ja teraz mówię, że wiedziały tylko dwie osoby, że ja miałem bez pisma pociąć tę brzozę w środę. A pismo mam dostać 19 w czwartek i resztę miałem pociąć te drzewa. I po prostu skąd szybko policja przyjechała i proszę pokazać mi pismo. Bardzo dobrze wiedzieli, że ja tego pisma nie mam. Jakby ktoś inny zadzwonił, to by się pytali o pozwolenie czy coś takiego. A tu zaraz krótko, o pismo i tak dalej. I pan wiceburmistrz może dać się czarować po prostu, ale mnie się nie uda panu dyrektorowi, bo pan dyrektor zrobił wybieg, bo pan dyrektor wiedział i ja. I pan dyrektor mógł zadzwonić bezpośrednio na policję, panie, ewentualnie mogę, jeśli pan ewentualnie pozwoli, druga możliwość jest, żeby mieć pokrycie, żeby mieć pokrycie, pani przewodnicząca, ale pani przewodnicząca, w najważniejszej sprawie proszę mi nie przeszkadzać. Ale my wiemy już, o co panu chodzi. Ale może nie, ale, pan ale pani wie, ale rada nie wie. Ja muszę dokładnie, bo rada nawet pan wiceburmistrz nie wie i został kołowany w cały świat, że pan dyrektor Haberowski może zadzwonić do swojego kolegi czy koleżanki, żeby ona powiadomiła po prostu policję, że ktoś w parku tnie, żeby nie było na niego. I w tym przypadku tak się stało, że pan dyrektor przedzwonił do kogoś, a ten ktoś dopiero zna policję, żeby pan dyrektor, bo pan dyrektor jest już wytresowany, jest bardzo cwany, sprytny, inteligentny. I po prostu nie ale da jest, się, nie da się, ale, po prostu, panie dyrektorze, ale chwileczkę, ja chwileczkę. I pana pani dyrektora. Przewodnicząca, i w tym przypadku po prostu ja chcę podsumować, że ja, policja przyjechała o 15:30, wstrzymała mi w dalszym ciągu cięcie tego drzewa. Ja pociąłem jedną trzecią tej brzozy, naraziłem się na koszty, wszystko i policja mi wstrzymała. A automatycznie zaraz na drugi dzień, w czwartek 19, pan dyrektor przyjechał ze swoimi ludźmi i pociął tą brzozę i ukradł mi to drzewo. I zostałem ja oszukany i naciągnięty na koszty. Czy można starszego człowieka tak postępować? Następna sprawa. Ja proszę pani przewodnicząca i Wysoka Rado o powołanie komisji rewizyjnej, aby sprawdzić pana dyrektora, bo duże nadużycia dzieją się w gospodarce komunalnej u pana dyrektora. Duże nadużycia. Ja chodziłem po wszystkich biurach, pytałem się i wszystkie osoby mówiły, że nawet z 20 czy 2 zł trzeba się rozliczyć. Dlaczego z 1000 zł się pan dyrektor nie rozlicza? Naciąga gminę na koszty, wszystko i tak dalej. Dzieje się to w następujący sposób. Że pan burmistrz gminy Kłobuc jest dobrym, gospodarzem i powinien wybierać wykonawców najlepszych i najtańszych. Po prostu. Ale pani przewodnicząca, proszę mi powiedzieć, bo ja skoro poprosiłem, żeby powołać komisję, to komisja musi być uzasadniona, mieć uzasadnienie na jakich podstawie, dlaczego i wiedzieć, co sprawdzać. I po prostu, Gizle, ja podam jeden przykład, ale proszę pani, niech pani znajdzie się na moim miejscu, jak ja właśnie będę to złożył.
Nie. Panie Gizler, panie Gizler, wkracza pan w nie swoje kompetencje. Jest, ale... Pani wyłączyła mikrofon, tak. Nie pani wyłącza mikrofon, ale szanowna rado, ja wycinam drzewo za koszty. Koszt drzewa jednego, metrze święty w lesie kosztuje 60 zł. Dobrego drzewa, sosnowego. A to już jest tańszy. Ja wycinam za koszty, bez zapłaty. Ja podam jeden przykład, że w Chłopuczu na ulicy Długosza, ulica Zbogowa, był wycinany topór przez pana dyrektora i ten topór był cięty przez 3 dni. Przez 2 dni chodziła zbyszka o 8 godzin i 2-3 ciągniki i 8 ludzi. I w trzecim dniu dopiero zakończyli wycinkę tego topora. Proszę policzyć, proszę ciągnika. Panie Gizler, jest, panie Gizler, Rada Miejska powołała komisję rewizyjną, ale niech pan mnie posłucha. Ale proszę mi nie przeszkadzać, ja muszę to powiedzieć. Ale panie Gizler, chcę panu w tym temacie odpowiedzieć. Panie Gizler, Rada Miejska powołała komisję rewizyjną, która kontroluje jednostki organizacyjne Urzędu Gminy i na pewno w swoim planie ma również kontrolę tej jednostki. Więc pan się upomina o komisję rewizyjną, ona jest. Nie widzę nic tego, ja się patrzę na to 8 lat. No to ja nie wiem, jaką by trzeba powołać komisję. Szanowna Rado, to proszę pani ludzie do opieki społecznej drzewo, a teraz się ponosi duże koszty, po 5-6 tysięcy po prostu i te drzewo dwóch świeci wysyła do swoich kolegów, a jedną trzecią chcemy zapisować sprawę, dając na to... Panie Czesławie, prosiłam, panie... Panie Czesławie, panie Czesławie, rozmawialiśmy przed sesją. Powinno być w urzędzie napisane, że jest 100 metrów drzewa opałowego i proszę o ogłoszenie zapisywania ofert. Dlaczego pan dyrektor nie napisał ogłoszenia w urzędzie, że to gdzieś poszło psiną tam? Po prostu koszty widzinki drzewa, ale wiecie, drodzy państwo, koszty widzinki drzewa, to jak ja powiedziałem, tego to poza kosztowanie 6500 zł. Ale jeszcze trzeba dodać, że te drzewo po zawiedzeniu na plac oczyszczalnych ścieków jest przyjęte przez filarzy na drobne kawałki. Tam są kilka dni, pochodzą następne koszty. Panie Gizler, nie, to już trwa za długo, pan się zagłębia. Przedłuża pan czas, sesja. Panie Gizler, sesja, my pracujemy w określonym porządku. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, czy się ktoś do tego odniesie, czy nikt? Tak? Dobrze. Ja poproszę pana dyrektora o to, żeby odniósł się. Burmistrz? Ale na razie to zrobimy przerwę. No to przerwę. Ponieważ rzeczywiście nie można opanować sytuacji, ja ogłaszam w takim razie 10 minut przerwy. 10 minut przerwy, po 10 minutach rozpoczynamy. Zapraszam radnych na salę. Rozpoczynamy obrady sesji dalsze. Panie burmistrzu, pan się odniesie do tych zarzutów.
Aha, nie włączony. Nie włączony. A napiszesz mi tutaj obok. 15. Mama. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Członkowskiej żona jest nieobecna. Nie ma zastępcy. W zasadzie. Od 12. Szanowni państwo, myślę, że tutaj pan dyrektor Hamarowski wyjaśni sprawę. Ja jednak bym chciał, panie Czesławie, żeby pan nie obrażał ludzi. Poza tym małe sprostowanie, to ja jestem ze wsi, a mój zastępca z miasta, żeby była jasność. I wie pan, dla mnie wszyscy ludzie są jednakowi, czy on jest z miasta. Ja panu nie przerywałem, panie Czesławie, więc proszę wysłuchać spokojnie w końcu tego, co mam do powiedzenia. I bardzo bym prosił pana, żeby pan nie obrażał ludzi, bo nikt tutaj pana nie obraża, więc prosiłbym również, żeby pan w ten sposób zachowywał się w stosunku do innych osób. Więc ja panu prostuję, że ja jestem ze wsi, a mój zastępca jest z miasta. I żeby to była jasność. Ale to już tak, taka dygresja na pana wypowiedź. A teraz poddaję głos panu Hamarowskiemu. Merytorycznie. Proszę bardzo, pan dyrektor Hamarowski. Można już, tak? Dzień dobry. W każdym bądź razie było tak, jak pan Czesław Gizle zaczął tutaj swój wywód. Faktycznie było takie zdarzenie, że pan wiceburmistrz do mnie zadzwonił. Poprosił, że jak będę gdzieś w pobliżu, żeby podjechać. Akurat, że byłem niedaleko, to podjechałem. Był pan Czesiu Gizler, był pan wiceburmistrz. Jedynie się nie zgodzę do tego, że pan burmistrz w jakiś sposób panu tam, nie wiem, naubliżał, nakrzyczał, zastraszał pana, co pan tu opowiadał i tak dalej, i tak dalej. Była rozmowa taka, że pan burmistrz, pan wiceburmistrz powiedział takie słowa. Ja tylko takie pamiętam. Ale ja teraz odpowiadam, czy pan... Panie Przewodniczący, ja mam głos, czy pan... Tak jest, cały czas pan odpowiada. Ma pan udzielony głos. Jeśli mam się przychylić do... Mogę wyjaśnić, ja mogę też napisać pismo. Jeśli ma przyjść kontrol, zapraszam. To w takim razie poproszę... Pracujemy od godziny 6 do godziny 15. O odniesienie się do tych zarzutów pana burmistrza. W każdym razie ja tylko chcę powiedzieć, że pan burmistrz w żaden sposób nie ubliżył, nie uraził. Powiedział, że mam zgodnie z przepisami kończymy działać. Kończymy w takim razie dyskusję na piśmie. Dobrze, pan Czesław na piśmie dostanie... Panie Czesławie, otrzyma pan odpowiedź na piśmie. Na piśmie. Proszę bardzo, czy ktoś z mieszkańców jeszcze chce zabrać głos? W kolejności jest zapisany do zabrania głosu sołtys Rybnej, pan Puska Zenon. Z mikrofonu. Gdzie tam ojciec rozmawia? Proszę wcisnąć mikrofon. Przycisnę. Proszę bardzo. Jest. Panie burmistrzu, ja tak na spokojnie po tym wszystkim. O tych nieszczęsnych drogach też chciałem. U nas w zeszłym roku było wywożone od ulicy Żabiej w stronę Rybnej tamten frezyn. Elegancko jest zrobione, zadowoleni jesteśmy z tego. Zostało tak gdzieś 250-300 metrów. No i prosiłbym, żeby tam jest nieprzejezdna ta droga, te 300 metrów do asfaltu. Jakby była jakaś możliwość, to żeby to dokończyć. I ulicę Żabią od Stawowej też tam w stronę lasu. Bo tam jest tym żółtym kruszywym posypane, tam się dziury wybijają, kurzy się, błoto, tak żeby może ten frezyn trochę wywieźć. I byłoby super u nas. Niechby tam było to, ten frezyn, to nie chcę więcej. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz się odniesie.
Na pewno sukcesywnie będziemy wszystkie drogi przywracać do stanu używalności. Tam, gdzie jest tak zwana burzawa, no, trzeba będzie to czymś podsypać. No, tam nawet, to nie potrzeba, tylko... Ale mówię nie akurat w tym konkretnym miejscu, ale tam, gdzie, nie da się tego frezem wysypać, to trzeba podbudowę jakąś, przynajmniej prowizoryczną, w postaci gruzu, czy jakichś elementów, czy kamienia podsypać, bo wtedy nie ma... Tam jakby to było zrobione, to jest jakieś 3 kilometry jako ścieżka rowerowa, a jeszcze powiat szykuje tam tą dochódki, tą drogę w tym roku robić, to mogłoby służyć jako objazd, bo tam gdzie indziej nie będzie też objazd. Samochody osobowe to by z powodzeniem tam mogły hulać, jakby to było no, tak jak powiedziałem, no będziemy na bieżąco, tutaj dyrektor wie, jakie drogi są pilne i w tej kolejności będzie robić. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się wcześniej przed przerwą, mam zapisany pan sołtys Borowianki, pan Sobonia Krzysztof, proszę bardzo. Panie burmistrzu, panowie radni, ja tylko się chcę odnieść do z ostatniej sesji wystąpienia pana Owczarka w takiej sprawie. Oddałeś za darmo ziemię zapłać. Ten artykuł i do redaktorów tej gazety. Ja jestem w posiadaniu dokumentów od 2005 roku tej drogi. Ta droga nie jest ani gminy, ani Skarbu Państwa, ani starostwa. Ta droga służy mieszkańcom Kamyka, proszę Państwa, Smug, Kłobucka. I myśmy po to złożyli to, o to rozgraniczenie, żeby to jakoś w końcu doprowadzić, czyja ta droga jest. Ta droga jest własnością z 2007 roku arbitrażu z ramienia wojewody, własnością spółdzielni rolniczej Smugi. I chodzi mi o to, żeby jest sprawa w tej chwili w sądzie i sąd rozpatrzy, czyja ta droga jest. I dziękuję. Tyle miałem do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę. Tak, szanowni państwo, bo w zasadzie temat dotyczy tego, co pan sołtys napomniał, wystąpienia pana Owczarka. Ja się zapoznałem z tą sprawą dość wnikliwie. Powiem państwu, no nie do końca pan Władysław ma rację, bo proszę państwa, jeżeli chodzi o rozgraniczenie drogi, ja tu nie dyskutuję, nie powinniście za to płacić. I tu jest konstans. Tak jest. Nie ma tematu, ale z całym szacunkiem, no tam zostały dokonane podziały geodezyjne pana państwa gruntów. No to już tak? Nie jest interes gminy, tylko prywatny interes właścicieli działek. Poprzeczne podziały geodezyjne, nie wzdłużne wzdłuż drogi. To są dwie różne rzeczy. A podział geodezyjny był jeden. Więc dzisiaj w sytuacji, gdybyśmy oszacowali koszty podziału geodezyjnego drogi, jesteśmy skłonni, aby wam w jakiś sposób zrekompensować to, co ponieśliście z tytułu rozgraniczenia drogi, ale trudno, żebyśmy pokrywali koszty rozgraniczenia działek, bo nie było rozgraniczenia poszczególnych działek, bo ja przejrzałem tą mapę, tam są potężne rozgraniczenia między jednym pasem drogi, a drugim pasem drogi i te rozgraniczenia, no trudno, żeby gmina pokrywała. Więc tutaj bardzo bym prosił, żeby nie wprowadzać też przez właścicieli w błąd i radnych i opinii publicznej, bo fajnie się mówi, że oddali drogę, płacić muszą. Czemu nie wspomniano, że te podziały dotyczy również prywatnych terenów, które nie powinny być w zadaniu gminy i nie obejmować kosztami gminy, bo musimy być uczciwi w tym, co robimy i co mówimy. Bo ja rozumiem, że kwota jest spora, bo ponad 1000 zł jest na osobę, tylko że proszę państwa, jeżeli weźmiemy z tego, co pani Alina Jagielska, to samo rozgraniczenie drogi to jest w zasadzie 20% tych kosztów według operatu szacunkowego geodezyjnego. Więc o tym rozmawiajmy, jakie poniósł właściciel drogi, poniósł właściciel gruntu koszty rozgraniczenia dotyczące rozgraniczenia tej drogi i uregulowania tego stanu, a i jakie koszty poniósł, rozgraniczając własny grunt i uporządkowując w zasadzie kwestie granic. Tak? Więc to są dwie różne rzeczy, a mówi się o jednej kwocie i mówi się o jednym zadaniu, jakby to gmina, czy Skarb Państwa, czy powiat, obojętnie jaka instytucja, obciążała kosztami notabene wnioskodawcę.
bo to wnioskodawcą były prywatne osoby i właściciele tych gruntów, nie gmina. Oczywiście uporządkowanie powinno nastąpić i tutaj nie ma dyskusji, ale z drugiej strony też ja bym wolał, żeby szczególnie pan Władysław mówił o faktach, o podziale również w ramach tego podziału prywatnych gruntów, co już ewidentnie nie podlega zwrotowi, no bo każdy by chciał, żeby gmina mu rozgraniczyła i uporządkowała kwestie granic i podziałów geodezyjnych własnych nieruchomości. Panie burmistrzu, jeszcze panu powiem tak, że w 2007 roku, jak był arbitraż, pani, która prowadziła z ramienia wojewody to, poprosiła nas, abyśmy poszli do prezesa spółdzielni, bo to jest jego droga. Bo mówi tak, wy z tą drogą możecie zrobić wszystko, zaorać ją, zagrozić, a teraz przy rozwiązaniu pan Kuk mówi tak, ja was obciążę tą drogą, bo to jest wasza droga, będziecie płacić niej podatek. Myśmy złożyli pisma do pana prezesa Mszycy i pan mam te pisma, co pan prezes nam odpisał, żeby czekać, że on zamówi geodetów. Od 2007 roku geodeci rozgraniczają to i to było w jego gestii. Następna sprawa, jak proszę pana, jak starostwo zmieniło numery działek, zmieniało powierzchnię, to powinno zmienić granicę. A ja dzisiaj mam sąsiadowi wejść 8 metrów, proszę pana, w działkę. No to mógł się geodeta pomylić o 80 cm, a nie o 8 metrów. No byśmy ludźmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pani kierownik Jagielska jeszcze też w tym temacie, tak? Tak, może jeszcze gwoli wyjaśnienia. Więc wniosek złożyło w sumie 9 osób, 9 tak. Właścicieli nieruchomości położonych pomiędzy dwoma drogami. Ale wniosek dotyczył rozgraniczenia tych działek zarówno z drogami, z jednej strony z drogą stanowiącą własność Skarbu Państwa, drogą, która nie została zaliczona do kategorii dróg publicznej, z drugiej strony z drogą, która jest we władaniu Skarbu Państwa i stanowi drogę dojazdową do pól. No ale również wniosek opiewał na określenie o przeprowadzenie rozgraniczenia pomiędzy działkami stanowiącymi właśnie własność tych wnioskodawców. Jest tak, że burmistrz zgodnie z prawem geodezyjnym przeprowadza takie postępowanie rozgraniczeniowe, wyznacza geodetę, ale kosztami postępowania rozgraniczeniowego obciążani są wszyscy uczestnicy postępowania. Uczestnikami tego postępowania byli wnioskodawcy oraz Skarb Państwa. Granica była ustalona, znaczy koszty rozgraniczenia były określone w wyniku postępowania po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego i tam było do ustalenia chyba 21 granic. W tej chwili nie powiem, nie pamiętam. Także koszt rozgraniczenia z drogą tą stanowiącą własność Skarbu Państwa, a będącą przedłużeniem ulicy Witosa, wyniósł dla poszczególnego tego uczestnika postępowania około 90 zł. Bo tam było 8 razy 90 zł i to dawało kwotę chyba no około tam 700 ileś tam złotych, a drugą część płacił Skarb Państwa. To samo dotyczyło drugiej strony. Natomiast pomiędzy, po prostu każda granica, koszt rozgraniczenia każdej granicy wynosił około 1500 zł. Jeżeli z jednej strony właściciel był jeden, z drugiej strony było 8 osób, no czyli te 750 dzielono na ilość tych uczestników postępowania. Także ten koszt rozgraniczenia z gruntem stanowiącym własność Skarbu Państwa i będącym we władaniu Skarbu Państwa był naprawdę nieznaczny. Natomiast każdy z uczestników musiał zapłacić również koszt rozgraniczenia, okazania granic z tych dwóch stron od sąsiadów. No i to dawało tą kwotę prawie, że 1500 zł. Tutaj pan akurat nie zgodził się z dokumentacją, którą złożył do urzędu geodeta i dlatego cała sprawa trafiła do sądu, bo zgodnie z prawem geodezyjnym, jeżeli granica okaże się granicą sporną, burmistrz umarza postępowanie i przekazuje akta sprawy do sądu. No i teraz dalsza część to oczywiście w sądzie powszechnym. Dziękuję bardzo. W najbliższych dniach sąd rozpatrzy, czy to było słuszne przez geodetę, mając te dokumenty, rozgraniczenie czy nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłasza się pan Aleksander Tokarz. Proszę bardzo. Ja zabieram głos jako przewodniczący zarządu osiedla numer 3. I tak króciutko. Mieszkańcy zobowiązali mnie jako przewodniczącego osiedla do zabrania głosu w sprawie zanieczyszczeń po zwierzętach domowych.
Krótko rzecz ujmując, niektórzy mieszkańcy, właściciele psów, bo to oni są problemem, nie psy, żebym był dobrze zrozumiany, właściciele tych psów nie sprzątają. No stwarza to na pewno zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Dzieci przecież się bawią, biegają po terenach zielonych, prawda? Tam, gdzie uprzednio psy zanieczyściły trawę, te tereny zielone. I tak, sytuacja prawna jest taka, że w obrocie prawnym jest uchwała numer 426, łamane przez 24, łamane przez 2012 Rady Miejskiej, tak? Naszej Rady tutaj. Tam w rozdziale 8 są określone obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. Jest w paragrafie 21 ustępie 7 taki zapis. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie. No a z kolei paragraf 26 stanowi, że wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. No dlaczego ja wspominam o burmistrzu? No ja jako radny nie mam tych możliwości. Pan, panie burmistrzu, na pewno ma dużo, dużo większe możliwości, bo ja tylko mogę prosić, perswadować u mieszkańców, żeby sprzątali. No pan ma dużo większe możliwości, także prosiłbym w imieniu mieszkańców o zajęcie się tą sprawą. Ta sprawa się przewija od kilku lat. Pamiętam, że już ówczesny radny z poprzedniej kadencji, radny Zając, też to podnosił, tą kwestię. Tak sprawa, ten problem ciągle jest aktualny. No dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, proszę o odniesienie się. No cóż, no dużą rolę tutaj powinna pełnić edukacja wśród mieszkańców. Ja myślę, że najbliższe zebrania osiedlowe też powinny być również jednym z tematów. Bo to sobie sami ludzie robią bałagan na własnym podwórku, bo to nikt nie przychodzi z innej dzielnicy z psem, tylko to wychodzą mieszkańcy tych bloków, tak? No, więc jakby proszenie w imieniu mieszkańców o to, żeby upominać tych samych mieszkańców. No, to jest jakby taki dualizm. No, wie pan doskonale, że to nikt tam specjalnie wam nie przychodzi z tymi psami i nie brudzi, tylko brudzą ci sami mieszkańcy, którzy tam mieszkają i jednocześnie wnioskują do pana. Nie każdy ma psa, no, to ja rozumiem, że nie każdy ma psa i te osoby, które tych psów nie posiadają, albo te osoby, które przestrzegają tych zasad, uważają, że inni też. My będziemy, no, jedynym rozwiązaniem, no, to jest wystosowanie pism informacyjnego o tych zapisach, które są, i jakby wzywanie mieszkańców do respektowania, no bo tutaj ani sankcji wprowadzić jako taki, no trzeba by kogoś złapać na gorącym uczynku, że nie respektuje tych zasad, no bo egzekucja jest praktycznie zerowa, wie pan o tym doskonale, panie Aleksandrze, i jedynie możemy pisać do mieszkańców informacje i o takich problemach mówić i ich obowiązkach, które dotyczą utrzymania czystości, jeżeli wyprowadzają psy. No i tak służby muszą to sprzątnąć, nasze, bo kto to zrobi? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z mieszkańców jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Pan Andrzej Sękiewicz. Jak... Mieszkańcy osiedla numer 4 zgłaszają mi od pewnego czasu, już sprawa tu była mówiona, lamp na rynku Jana Pawła II. Tam kilka tych lamp nie świeci przez jakiś już pewien okres. Dwóch ich nie ma, tych lamp, od kilku miesięcy. Natomiast kilka coraz bardziej się pochyla w jedną stronę, tak jakby się już miała niedługo przewrócić. Nie wiadomo, czym to jest też spowodowane. To pierwsze. Trzy lampy nie świecą na ulicy 3 Maja, te takie retro lampy, przy dwóch nie ma tych kloszy białych, są zbite. Jakby można to było też jak najszybciej jakoś uregulować. I jest jeszcze taka sprawa, otóż to tam chyba w takiej nadgorliwości ktoś, odnawiając te lampy na ulicy Armii Krajowej, słupy, pomalował je w całości i zamalował numery. Te dwie lampy teraz nie świecą na tych dwóch słupach i ja nawet nie wiem, jak to zgłosić, po prostu jakie to numery. One nie są po kolei i po prostu, żeby można je było jakieś nanieść te numery z powrotem. Bo to jest dosyć taki duży problem teraz robi się. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Znaczy ja myślę, że panu umknęło w sprawozdaniu Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska. Mówiłem tutaj o tej awarii kabla i o prostowaniu słupów na... To jest też powód pewnej awaryjności na 3 maja, bo te lampy są naprawiane, one się
przez te przepięcia często palą, bo po prostu z prostej przyczyny, jak jest jakieś zwarcie, to nie wszystkie te oprawy wytrzymują i po prostu się psują. Więc musimy kompleksowo to najpierw od przyczyny zacząć, skąd jest tutaj już wstępnie to, co Państwu relacjonowałem, jest ta przyczyna mniej więcej znaleziona. Teraz jest drugi etap, czyli znalezienie punktu przerwania tego przecięcia, czy w jakiś sposób uszkodzenia tego kabla, bo nie przekopiemy całej linii, tylko musimy wziąć specjalistyczny sprzęt, który wskaże nam w konkretnym miejscu, w którym ten kabel jest uszkodzony i wtedy zaczniemy od naprawy tego kabla, a później ewentualnie sukcesywnie uzupełnimy linię i to będzie jakby no, już rozwiązanie docelowe, które nie będziemy do niego wracać w dalszym czasie. Chyba, że pani kierownik Kasprzak chciałaby uzupełnić. Wyszła w sprawie lamp właśnie, więc jak wróci, no to ewentualnie. Dziękuję bardzo. Radnemu uzupełnić. Zamykam ten punkt zapytania i wolne wnioski mieszkańców. Kolejnym punktem są interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chce złożyć interpelację bądź zapytanie? Proszę o zgłaszanie się. Mikrofon numer 4. Kto będzie? Ja, jeśli pani pozwoli. Pan radny Witold Dominik, proszę bardzo. Bardzo krótko, panie burmistrzu. Nie chciałem zabierać głosu bezpośrednio po pańskiej informacji. Czekałem na ten punkt. Chciałbym tylko o potwierdzenie lub ewentualnie zweryfikowanie tej informacji. Rozumiem, że na dzień dzisiejszy 767 osób, którym umożliwiło się włączenie do kanalizacji poprzez realizację przykanalika, jeszcze tego nie uczyniło. Rozumiem, że to skutkuje cirka brakiem dofinansowania w wysokości ponad 5 milionów złotych na dzień dzisiejszy, bo chyba tam było około 7 tysięcy na 8, no więc prawie około pewnie 6 milionów złotych w tej chwili. Także wydaje mi się, to apel też do radnych z miejscowości, których dotyczy ten problem. Nie wiem, w jaki sposób moglibyśmy próbować egzekwować te przyłącza, bo zdaje się, mamy czas do października, prawda? Końca października, bo wydaje mi się, że jeżeli tego nie dopilnujemy, to żadna inwestycja w przyszłym roku się już nie uda, prawda? Takie obciążenie dla budżetu będzie tak nie do udźwignięcia. Pytanie jeszcze w uzupełnieniu tej wypowiedzi tutaj mieszkańca ulicy Nadrzecznej z Białej. Miałem tam wątpliwą przyjemność kilka razy jechać oczywiście. Natomiast miałem też wrażenie, że ona nie spełnia warunków drogi publicznej w paru miejscach. Znaczy jest zwyczajnie za wąska, prawda? Także tam oprócz tej inwestycji wchodziłby w grę jeszcze wykup gruntów, prawda? I ostatnie moje pytanie, panie burmistrzu, czy rozważał pan już ewentualnie zmianę przeznaczenia, zmianę funkcji tak zwanego akwarium przy rynku, bo zdaje się, że niedługo będziemy mogli się nad tym zastanowić, bo na ten czas chyba nie mamy możliwości wprowadzania tam innej funkcji, dopóki jesteśmy związani jeszcze tym dofinansowaniem unijnym, ale też w chwili, kiedy to się skończy się w tym roku, będziemy mogli w jakiś tam sposób zastanowić się nad innym zagospodarowaniem tego miejsca, czy w ogóle bierzemy pod uwagę inne zagospodarowanie, czy będziemy utrzymywać tą funkcję dotychczasową. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, odpowiedź pana burmistrza. Znaczy, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to ma pan tutaj rację. W zależności jak to będziemy przeliczać, w tej chwili tu pani skarbnik podaje, że to jest to około 6 milionów złotych brak dofinansowania. Chociaż jeżeli byśmy to przeliczyli, jak liczyliśmy wcześniej, jeżeli 8 tysięcy na mieszkańca, tak? Na jednego mieszkańca. No to biorąc pod uwagę liczbę osób, 3183 to jest 25 milionów. Tak to wygląda, więc możemy rozmawiać o wszystkim, ale najpierw musimy się skupić na tym, co jest najistotniejsze, czyli efekcie ekologicznym, a planować można później. Co do rynku, generalnie musi być, tak jak mówię, dopóki ten rynek nie jest jeszcze jakby... Nie mamy prawa w pełni z niego korzystać w sensie takim komercyjnym, bo tak to musimy nazwać, to musimy przygotować jakiś plan nie tylko dotyczący tak zwanego akwarium, ale generalnie rynku, bo ja uważam, że to ten rynek powinien zacząć żyć, tak? Powinno się go udostępniać instytucjom, różnym nawet stowarzyszeniom, które chcą coś ciekawego na tym rynku zrobić.
nawet komercyjnie wynajmować pod różne kiermasze, stragany, szczególnie świąteczne, bo rynki takie, tak jak sobie wyobrażam funkcjonowanie rynku, że na przykład w okresach przedświątecznych są kiermasze, te, które dotyczą ściśle świąt, czy to wielkanocnych, czy Bożego Narodzenia. Raz, że będą z tego jakieś przychody, a poza tym ożywi to w pewien sposób na jakiś czas też rynek. Co do akwarium, tak jak mówię, no, myślę, że to powinno spełniać funkcję albo, ja kiedyś nawet szczerze mówiąc myślałem o tym, była taka propozycja, aby lokalna grupa działania przejęła to akwarium na czas przynajmniej niekomercyjny. Nie ponosilibyśmy kosztów utrzymania pracownika, bo wtedy LGD by to obsługiwało w formie punktu informacyjno-turystycznego promocji produktów lokalnych, może w tej formule. Tak jak mówię, no na pewno będziemy z Państwem na ten temat dyskutować, bo ja bym chciał też nie wymyślać coś sam i tutaj wydumane jakieś pomysły, ale żeby to było wspólne jakieś nasze działanie w sensu raz ożywienia tego rynku, a dwa, żeby to on zaczął przynosić jakieś dochody, a nie koszty, tak? No bo to jest główny cel tych planów. Także na pewno będziemy coś. Przed końcem roku na pewno spróbujemy już taki kiermasz, ewentualnie pierwszy próbny kiermasz przed świętami Bożego Narodzenia uruchomić, bo wtedy już jakby w październiku zdaje się chyba ten, tak? Mija 5 lat, panie kierownik. No w każdym razie w tym roku już jakby mija 5 lat, także będziemy na pewno w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Pan radny Mirosław Szczelczyk zgłaszał się. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, ja się chcę właśnie odnieść do wczorajszej dyskusji podczas komisji. Chodzi mi właśnie o sanitarne, no ścieki sanitarne, budowę kanalizacji. Mamy przecież, są wypracowane plany inwestycyjne na Zakrzew i Rybno. Powiedział Pan podczas zebrania sołeckiego w Zakrzewie, że te plany nie przepadły jeszcze, bo są zawieszone. Nie wiem, na czym to polega. Pan może mi to wytłumaczy, bo akurat ja tego nie znam, jak to wygląda. No dzisiaj na kontroli w Dziale Ochrony Środowiska, żeśmy z Panami Radnymi, z Panem Dominikiem i z Panem Tokarzem rozmawiali na temat takich, że gdyby te plany faktycznie jeszcze były do realizacji, nie przepadły, czy by po prostu nie zrobić czegoś takiego, zacząć jakąś małą po prostu robotę na jakieś parę tysięcy złotych, żeby po prostu coś się działo, żeby ten po prostu projekt zaś można było przedłużyć na następne lata. No nie wiem właśnie na temat tego, co żeśmy wczoraj rozmawiali, na temat tych podziałów aglomeracji, no ale chodzi właśnie o to, żeby te jednak pieniądze, to są duże pieniądze na te projekty, żeby to nie przepadły. A jednak jakby nie było w ubiegłym roku, z tego co wiem, jedna mieszkanka z miejscowości Rybno dostała, może rok wcześniej jeszcze, dostała odpowiedź negatywną, bo chciała sobie wybudować oczyszczalnię przydomową. Dostała odpowiedź negatywną z tego tytułu, że będą odpływy sanitarne. No i teraz ta pani, nie wiem dokładnie, co tam zrobiła sobie, czy jakąś szambo, czy nie szambo, jak to jej tam pasuje, ale takie były dawniej decyzje danych władczych w tamtym czasie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Panie Burmistrzu. Czy w zasadzie ten temat, co prawda chcieliśmy rozszerzyć przy punkcie dotyczącym tego porozumienia, bo on jakby się wpisuje w tą dyskusję wczorajszą, ale jakby no, możemy ją wstępnie rozpocząć. No, dzisiaj jeszcze po tym naszym wczorajszej komisji, uczestniczeniu w komisji z Panią Kierownik, usiedliśmy do tego, bo proszę Państwa, to nie jest tak, że ja lekką ręką tam załóżmy zrezygnujemy z tego dofinansowania w ramach ZRID, jeżeli chodzi o kanalizację. Tylko dzisiaj najważniejszą rzeczą, jaka jest, no to próba wyjścia w ten sposób z sytuacji, aby ewentualnie spróbować zmieniać te aglomeracje, które pozwolą nam zrealizować to w ramach tych wytycznych, które są. Tam w tym jest wyraźny zapis, który mówi, że rząd polski źle zinterpretował wytyczne czy kierunki, umknęło mi to słowo, no ale wiadomo, dyrektywę unijną, może tak. Dyrektywę unijną i stąd te całe kłopoty, bo dzisiaj gdybyśmy, bo decyzja zapadła w grudniu 2014 roku, dobrze mówię panie kierownik? Grudniu, dotycząca aglomeracji. I dzisiaj cały problem polega na tym, że
można się włączyć odrębną aglomeracją. Myśmy już dzisiaj rozmawiali, żeby to połączyć, te wszystkie miejscowości, żeby te 2000 osiągnąć w odrębnej aglomeracji. Tylko problem jest techniczny, że każda z tych miejscowości nie może być jednym punktem zlewczym tak zwanym, czyli do tej aglomeracji, którą już dzisiaj mamy zatwierdzoną, nie możemy w jednym miejscu wskazać tego jednego punktu, który by te wszystkie miejscowości obejmował. Czyli na przykład Lgota by była przez Białą, Zakrzew byłby w całkiem innym miejscu, Rybno w innym miejscu, Kopiec znów wracałby do kwestii Kamyka, podłączenia do Kamyka. Czyli jakby z tych wytycznych, które tam są zapisane, nie ma jednej zlewni, tylko jest kilka tych zlewni, więc tutaj dzisiaj umówiliśmy się już na przyszły tydzień na spotkanie z panią, która pracuje, jakby jest specjalistą od tworzenia aglomeracji. Będziemy próbować wyjść z tego problemu. Mamy jeszcze trochę czasu. Co do projektów, te projekty są zdezaktualizowane z prostej przyczyny, dlatego że jeżeli mielibyśmy to realizować i dzisiaj w momencie, gdzie projekt był na przykład na Zakrzew robiony bardzo dawno, dzisiaj już jest nieaktualny z prostej przyczyny, bo kilka czy kilkanaście budynków doszło, więc trzeba go zaktualizować, żeby, załóżmy, nie odcinać tych ludzi od możliwości, bo już projekt jest, koniec, kropka i nie można tego projektu rozbudować. Ja myślę pod tym kątem. Pozwolenie na budowę jest ważne na Lgotę, bo to było w jednym zadaniu, z uwagi na to, że ta inwestycja była rozpoczęta w Kamyku, ona była kontynuowana, to pozwolenie jest aktualne. Jeżeli chodzi o Zakrzew, trzeba to aktualizować, jeżeli chodzi o Rybną i te inne też. Więc aktualizować z prostej przyczyny, że już one są nieaktualne same w sobie, tak? Czyli ilość budynków, ilość przyłączy, ilość sieci, długość sieci już jest nieaktualna. Także będziemy, myślę, szerzej jeszcze przy tej uchwale, ale myślę, że to nie jest jeszcze powiedziane, że to już jest decyzja, wyrzucamy to ze ZRIT-ów i nie realizujemy, bo tak to wygląda. Będziemy walczyć o te pieniądze i o realizację tych zadań, żeby te pieniądze nam nie przepadły. Jeżeli nam się nie uda, to będziemy rozszerzać tą aglomerację na cały teren i realizować to z programu krajowego, a nie ze ZRIT-ów. Także bądźmy dobrej myśli. Na razie nie patrzmy czarno na ten problem, ale tak jak mówię, technicznie łatwiej nam by było w ZRIT-ach, bo tu już mamy zapisane, a tutaj do krajowego musielibyśmy to zrobić w takim samym systemie jak do tej poli, czyli JRP powołać i tak dalej, no cały mechanizm, co jest dla mnie kuriozalne. Chyba że faktycznie dojdzie do porozumienia gmin, bo 4 marca jest zgromadzenie Związku do Spraw Wodociągu, walne zgromadzenie wszystkich członków. I myślę, że ta dyskusja będzie podejmowana, bo ten pomysł, żeby wodociągi przejęły kanalizację w ogóle całego naszego obszaru, wszystkich gmin, które należą do związku, myślę, że powróci i będziemy o tym dyskutować. Bo to jakby zdjęłoby z ciężar, może nie odpowiedzialności, ale tej kwestii organizacyjnej, tej całej sfery dotyczącej przygotowania kanalizacji na poszczególnych terenach, poszczególnych dzielnicach z naszych barków. Dość trudnych, bo ta kanalizacja pokazała, że to nie jest łatwy temat, jeżeli tak trzeba wszystko konsultować z przedsiębiorstwem. Tak? Tyle na razie mogę odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy pan Szczerczyk jeszcze chce zabrać głos? Nie, dziękuję. Nie. To proszę w kolejności mikrofon numer 6. Pani radna Błaszczykowska Barbara, tak? Proszę bardzo. Tak. Panie burmistrzu, ja się bardzo cieszę, że słyszę właśnie o jarmarkach bożonarodzeniowych, bo w tej sprawie miałam przyjść do pana, tylko mówię, jeszcze trochę czasu później, ale coraz więcej miast w Polsce organizuje właśnie te jarmarki. Tworzy to taki specyficzny klimat świąteczny i nie tylko bożonarodzeniowe, również już wielkanocne, też się z tym spotkałam, także ja jestem za. Natomiast tak, chciałam się spytać,
co jest z deratyzacją, ponieważ ja zgłaszałam ten problem na poprzedniej sesji, nie na poprzedniej, dwie sesje do tyłu i nie otrzymałam odpowiedzi. Chodzi o odszczurzanie. Co w tym temacie? Następna sprawa, basen. Ja chodzę co tydzień na basen. Zwracałam uwagę panu Słuchańskiemu ze względu na zły stan sanitarny tego obiektu. Na basenie jest po prostu brudno. Fugi pod prysznicami są z pleśnią. Jest brud, niedomyte podłogi, szczególnie w rogach. Przeszłam się po basenie, pokazałam panu Słuchańskiemu, obiecał, że będzie lepiej. No niestety teraz po miesiącu już od tego momentu jest gorzej, powiedziałabym. Po prostu jest gorzej. Brak tam w ogóle jakiegokolwiek chyba nadzoru ze strony OSIR-u, bo no niestety to, co ja tam widzę, co obserwuję, to urąga w ogóle wszelkim zasadom reżimu sanitarnego. Dzieci, które chodzą na basen niejednokrotnie, i to jest zgłaszane w szkołach, w jedynce i w dwójce, z tego, co przynajmniej ja wiem, mają dermatozy różnego rodzaju, szczególnie brodawczaki, liszaje. Coś z tym trzeba zrobić. Nie może być tak, jak jest do tej pory. No, musimy my zareagować, jeżeli kierownictwo tej jednostki nie potrafi. Pan Słuchański tłumaczy się, że oni mają sprzątaczkę na 3/4 etatu. To jest tak mała powierzchnia, że gdyby ta pani się przyłożyła do pracy, to myślę, że tam by lśniło. To jest raz. Ja mam jeszcze zastrzeżenia co do wentylacji, wydajności wentylacji. Ja nie wiem, czy ta wentylacja w pełni spełnia swoje zadanie. Przy takiej powierzchni, czy ta wielokrotność wymiany powietrza jest wystarczająca, bo jeżeli ja w poniedziałek wchodzę rano na basen i ten chlor, no bo chlorują wodę, szczypie w oczy, i niejednokrotnie powoduje uzawienie, to coś z tą wentylacją chyba jest nie tak, albo złe dawki tego chloru. Nie wiem, nie znam się na tym, w każdym razie proszę o zbadanie tego. Następna sprawa, bo ja mam kilka spraw, także mamy w tym roku, oprócz przepięknych dni długoszowskich, równie piękną uroczystość zjazd w liceum na Skorupki z okazji 70-lecia szkoły. Przyjadą absolwenci z różnych stron Polski, no i nie tylko, z Europy, ze świata, bo wiem, że ze Stanów ktoś ma przylecieć. I co zobaczą? Co zobaczą? A wiadomo, że dojazd jest od strony Skorupki, gdzie no Skorupki jest lepszą drogą niż była 10 lat temu, natomiast chodnik dalej pozostaje taki sam albo i gorszy. Natomiast ulica Powstańców Śląskich, gdzie najwięcej samochodów jest parkowanych w czasie takich zjazdów, bo niestety nie mieszczą się na parkingu tam przy szkole, ulica Powstańców jest o wiele gorsza niż była 10 lat temu. Jest łata na łacie, a w łacie dziura. Mało tego, na pewnym odcinku brak jest chodnika. Także ja bardzo proszę, panie burmistrzu, zróbmy przed zjazdem tą ulicę. Nakładka asfaltowa i tak, żeby to naprawdę wyglądało, żeby nas postrzegano inaczej, żeby ten kłobuc, żeby było widać, że coś się tutaj w tym naszym mieście dzieje, że jest lepiej. Teraz dalej, jak już przy ulicach jestem, ulica Wieluńska. Częstochowska jest, no okej. Okay. Wieluńska od samego ronda, zaraz za rondem, wyjeżdżone trawniki. Nie wiem, czy tam posadzić jakieś krzewy dalej, bo samochody, no najprościej, do sklepu po drugiej stronie postawi po prawej wyjeżdżony trawnik. Może krzewy, może to jest jakieś wyjście.
nie wiem, no trzeba coś z tym zrobić. Po lewej stronie są prywatni właściciele, tam podobno jest działka urzędu, też słyszałam. I też jest to niezagospodarowane, jest, no wygląda nieładnie, a jest to droga przelotowa i myślę, że najwyższy czas, żeby coś z tą drogą przelotową zrobić, żeby ona wyglądała inaczej. Następna ulica Żytnia. Na ulicy Żytniej, tak, z jednej strony od Szkolnej jest już zabudowa, z drugiej strony zabudowa rozpoczęta, wydane są zezwolenia na budowę, tam między innymi pani Janik wczoraj mnie właśnie zaczepiła, że topią im się samochody dostawcze, bo nie mogą dojechać kawałek. Faktycznie jest to nieutwardzone i nie ma możliwości dojazdu. Z drugiej strony też są dziury i tam pan Hamarowski, bo my jeździliśmy z panem Hamarowskim po tych ulicach, chciał wysypać, no jeden mieszkaniec nie pozwala. Natomiast reszta domaga się tego, żeby te dziury załatać. Ulica Słoneczna, dziękuję bardzo, została zrobiona z tym, że znów od tego momentu zrobiła się jedna olbrzymia dziura między asfaltem a początkiem tej ulicy. Także też bym prosiła o załatanie. Kolejna ulica, ulica Gwiezdna. Jeżeli chodzi o ulicę Gwiezdną, przykro mi jest mówić, bo tam jest dalszy ciąg ulicy, bo początek jest utwardzony, ale z dziurami. Też bym prosiła o uzupełnienie tych dziur. Natomiast dalej nie ma utwardzenia, a też mieszkają ludzie. Śmieciarka tylko dojeżdża tutaj, gdzie jeszcze jest ta droga utwardzona. Dalej nie jedzie. Te 300-400 metrów pracownicy obsługi noszą te śmieci, transportują kosze. Nie mówię o tym, że w czasie teraz, tym wiosennym, przedwiośnia, gdzie po tych roztopach, to nie wjedzie żaden samochód. Tak samo i po opadach obfitych deszczu też nie wjedzie. Chodzi mi głównie o pojazdy uprzywilejowane, bo no, karetka pogotowia tam nie dojedzie, bo są kolejne, bardzo głębokie, także na pewno taki samochód tam nie przejedzie. Także ja proszę o utwardzenie tej drogi. I to tyle na razie o drogach. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć o śmieciach. Dziękuję bardzo, bo już część śmieci z Żytniej jest wywieziona. Śmieci wielkogabarytowych. Natomiast pozostało bardzo dużo jeszcze tych drobnych śmieci, butelek, słoików i plastików, worków, ogumień przeróżnych. I bardzo proszę, żeby dalszy ciąg tego był, żeby to uprzątnąć. Co jeszcze? Są też śmieci rzucone na ulicy Cielebana po prawej stronie. Są śmieci, ale takie ciekawe, na ulicy Gajowej. Na Gajowej niektórzy gospodarze wynoszą sobie ścięte iglaki i tam sobie stosy układają. Pan Mostowski zwrócił uwagę, bo było naprzeciwko jego domu, to jest mieszkaniec, który ostatni mieszka na tej ulicy, nowo wybudowany. I no to się pół ulicy na niego obraziło, że zwrócił uwagę i się nie odzywają do niego. Ale skutek taki, że trochę dalej przeniesione te szlachetne iglaki. Myślę, że trzeba jakoś temu zaradzić. Nie wiem, postawić tablice ostrzegawcze, że jeżeli się nie, mieszkańcy nie zastosują, to pod karą grzywny takie i takie będą karani. Nie wiem, no coś musimy zrobić, żeby zapobiec, bo to nie tylko w moim rejonie są te dzikie wysypiska. Te dzikie wysypiska są również w innych rejonach. Także ja mówię o swoim rejonie i myślę, że musimy zrobić wszystko, żeby ten kłobuc był czystszy. Jeszcze teraz chodzi mi tak, zbliża się wiosna i ja bym chciała, żeby ten kłobuc był ładniejszy, żeby no tak przyjemniej było na mieście. I nie tylko tutaj na samym rynku, ale również 3 maja jeszcze mamy, która też kwalifikuje się do remontu, a chodzi mi w tej chwili o kwiaty. Może mniej posadzić na klombach, a powiesić jakieś zwisające kwiaty na lampach. To naprawdę ładnie wygląda.
to zmieni trochę wygląd tego miasta. Także bardzo proszę panie burmistrzu pomyśleć o tym, to żeby to miasto nasze było takie bardziej wesołe, piękniejsze, a nie takie smutne. Także to co ja jeszcze chciałam powiedzieć jedno, jeżeli chodzi o psy. Problem odchodów psich jest w całym mieście, ale i tutaj się zgadzam z panem Aleksandrem, że trzeba coś też z tym zrobić, może jakieś ogłoszenia, może informacja w prasie, jakie zasady obowiązują, no bo nie możemy dopuścić do tego, żeby to było właśnie tak jak do tej pory, że te odchody zostają na chodnikach. Dziękuję bardzo. Nie ma kto sprzątać. Pani radna, dziękuję. Wyczerpała pani swój czas jeszcze więcej, ale zważywszy na to, że nie zabierała pani głosu na sesjach, więc dopuściłam ewentualnie taką możliwość, że dzisiaj trochę dłużej. Proszę pana burmistrza o odpowiedź. Znaczy no, w zasadzie wszystko by się sprowadzało do jednego stwierdzenia. Nie wszystko. No, środki. No bo jakby seria jakby może próśb, które pani radna przedstawia, no jest dość pokaźna. Ja rozumiem, że jest zjazd i awaryjnie trzeba zrobić drogę, bo jest zjazd. No to się okaże, że każdy teraz będzie robił zjazd i mówi, to jest okazja do tego, żeby burmistrz zrobił drogę. Nie? No to zrobią na przykład na Nadrzecznej czy w Białej zrobią zjazd absolwentów i mówią, burmistrz zrób drogę, bo jest zjazd. No, tym bardziej, że nie naszej szkoły. Ale myślę, że pani radna będziemy te rzeczy, które są najpilniejsze realizować, szczególnie tam, gdzie jest nieprzejezdność, bo to jest najważniejsze, bo wie pan, jak tam jest jakaś tam dziura, no to trudno, żeby interweniować tak natychmiast, ale tam, gdzie nie ma tego przejazdu, to jest naprawdę problem. Ja rozmawiałem z panią Janik wczoraj dosłownie na ten temat. Była pani Janik osobiście, tylko proszę państwa, no. Ja rozumiem mieszkańca, bo on składa pismo, które mówi, żeby mu pozwolić na utwardzenie drogi. Proszę państwa, z uwagi na to, że ta pani jest jeszcze sędzią, czyli doskonale zna prawo, ja się jej zapytałem, czy pani nas obciąży kosztami później, jeżeli pani to zrealizuje. No chciałabym jakąś rekompensatę. No i pytanie co, mamy teraz się zgodzić na inwestycje przez mieszkańca, a później dostanę rachunek na 100 tysięcy i faktury na tuczeń granitowy, którym wysypie się tą drogę. No musimy też być ostrożni, bo ja rozumiem ich determinację, że nie mogą wjechać. Poza tym, proszę państwa, no, jest zima, są roztopy. Każda z tych dróg nie będzie idealna, bo z prostej przyczyny są podmokłe, tym bardziej, że ta zima jest trochę popada, śnieg stopnieje, znów napada, znów stopnieje. Nie ma kiedy ta droga jedna, czy druga, czy trzecia po prostu obeschnąć. I to, co robi pan dyrektor, no to jak mówię, są rzeczy pilne i pilniejsze, więc tam, gdzie ludzie faktycznie nie mogą dojechać do posesji, no musi interweniować, no bo siłą rzeczy nie da się tych ludzi pozostawić samych sobie. Więc będziemy, to jest uważam najpilniejsze, z całym szacunkiem dla absolwentów, życzę im następnych jubileuszy, ale no pani Basiu, no nie będziemy tak interweniować, bo raz, że koszt tego to jest około 60 tysięcy tej nakładki, nie ma tego w budżecie, nie ma tego w budżecie. Dyrektor Hamarowski nie ma takich środków. Ma na bieżące naprawy, ma to, co ma, to w tej chwili to robi i robi to bardziej systemem gospodarczym niż inwestycjami. Co do OSIR-u, niezręcznie mi jest w tej chwili mówić, bo jakby no, jest dyrektor, który powinien, podlega mu ten obiekt, powinien te interwencje, czy te skargi, czy te wnioski. Pan Suchański nie jest dyrektorem, jest pracownikiem, zwykłym pracownikiem basenu i on nie jest dyspozycyjny do tego, aby wydawać polecenia pracownikom. Jest od tego dyrektor. Formuły się zmieniły, nie ma kierowników basenów i tak jak pani słusznie zauważyła, powierzchnia jest tak mała, że nawet 3/4 etatu, proszę państwa, no bez przesady. Jeżeli się to robi systematycznie i pilnuje się tego porządku na bieżąco, to tam, proszę państwa, by trzeba wziąć przynajmniej 3 sprzątaczki, zrobić generalne sprzątanie, bo jak się za brud, jak to mówiła moja babcia, zalezie, to później trudno go
mopem wyczyścić, bo jak się przejedzie mopem, proszę Państwa, to jest żadne sprzątanie. A ja wiem, jak się sprząta, bo sam sprzątam. Oczywiście w domu, nie na basenie, ale wiem, jak się sprząta, jeżeli się chce mieć czysto. Więc to jest tylko i wyłącznie, uważam, dobre dopilnowanie pracowników i wymaganie od pracowników. I nie trzeba będzie żadnej interwencji radnych i nikogo więcej. Mało tego, też są skargi na brud, w ogóle na basenie jako taki. Ja mam informację, że raz do roku jest dezynfekcja. Zresztą pan dyrektor Krakowian był dyrektorem, wie doskonale jak to się robi, żeby było czysto. Więc raz do roku powinno być czyszczenie, ale też, proszę Państwa, no nie ukrywajmy, jeżeli ratownicy tam są i są, wiadomo, jaka jest młodzież. Oni te gumy wypluwają cały czas w basenie, bo tak jest i często się skarżą, że tam są poprzyklejane gumy do płytek wewnątrz basenu, tak? No, nie będziemy czekać raz na rok na dezynfekcję, jak się spuści tą wodę. No mogą, że tak powiem, no mówiąc kolokwialnie, zanurkować i tą gumę odkleić od tej posadzki, żeby ona się nie kleiła do stóp dzieciom, bo później oni wychodzą na zewnątrz. Znów, no i cała ta, no mówię, jak się to przypilnuje, no to myślę, że nie ma problemu. A co do kwiatków, pani Basiu, ja jestem przeciwnikiem wieszania kwiatków na lampach, bo wie pani co, ja znów powiem z doświadczenia, żona mi funduje takie alabastry, później jest całe podwórko do zamiatania, bo te kwiatki opadają i jest cały jeden wielki bałagan. Więc jestem przeciwnikiem generalnie takiego. Klomby to są klomby, one rosną w ziemi, pięknie wyglądają, a to wie pani, wiatr zawieje, doniczka spadnie komuś na głowę i ja będę teraz później odpowiadał, bo ja wiem, o co pani chodzi, jakieś pelargonie, czy jak to się nazywa, nie? Surfinie, przepraszam. No. Więc to mnie osobiście nie przekonuje, taka forma ozdoby. Oczywiście to jest ładne tydzień, dwa, później jest dużo kłopotów z tym. I co tam jeszcze chyba? Szczury. No to z kwiatków na szczury żeśmy przeszli. No. Na pewno musimy zrobić akcję, bo to nie jest kwestia tylko jednej dzielnicy, tylko generalnie całego miasta. No podejrzewam, że trzeba będzie zlecić to w formie zapytania ofertowego, chyba że nie wiem, jakie to będą koszty, bo tutaj nie mamy oszacowania, ale na pewno nas to czeka. Także że to nie jest tak, że my zapominamy, czy nie. Będziemy rozmawiać z prezesami spółdzielni czy z wspólnot. Będą zebrania osiedli, również będą zebrania wspólnot, są w tej chwili też organizowane. Także no, tu wspólnymi siłami musimy jakoś zaradzić, bo nas też interesują bardziej placówki szkolne, bo tam też, tu jest największa obawa, żeby tam się ta sprawa nie przedostała, że tak powiem. No. Tyle, pani Basiu. Dziękuję bardzo. Śmieci. Ja pragnę się zapytać, bo w czwartym miesiącu czekam na odpowiedź na ślady. Panie burmistrzu, czy pan w sprawie śmieci? Śmieci jeszcze. W sprawie śmieci będzie pan odpowiadał? I odpowiedzi nie ma. Przecież odpowiedź powinien dodać w ciągu miesiąca. Na początku stycznia mi pan wiceburmistrz obiecał, że w ciągu tygodnia dostanę. Mimo stycznia, mimo lutego, pójdę do tych nowych odpowiedzi. Ile mam czekać? Pół roku na odpowiedź na zdanie? Pani przewodnicząca się nam mówić, że wie, to nie mówi. Ale panie Czesławie, ja się na pana nie uwzięłam, tylko panie Czesławie, w tej chwili jest punkt w programie interpelacje i zapytania radnych. Będzie punkt jeszcze jeden zapytania mieszkańców. Będzie pod koniec sesji. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Oczywiście nasze służby komunalne usuwają, zresztą to jest ta sama sytuacja jak w innych dzielnicach. No, znów wracam, no nie chcę tutaj być złośliwy, ale to ten system, który nasi posłowie wymyślili, to jest kolejny dowód, że on się nie sprawdza. No, siłą rzeczy się nie sprawdza, bo miało nie być śmieci w ogóle, miały być wszystkie wywożone, mieszkańcy mają możliwość oddawania tych śmieci, bo i tak za nie płacą bez względu na to, czy ich mają dużo, czy mało. A jeżeli chodzi o te sprawy z tymi tujami, czy tak, dobrze pamiętam, tuje, tak? Tak.
One są na prywatnym terenie, z tego co ja wiem. No, my nie możemy z prywatnego terenu sprzątać. My możemy wezwać właścicieli terenu do usunięcia tego, no bo trudno, żebyśmy sprzątali komuś podwórka i komunalka, że tak powiem, usuwała te śmieci. Na pewno pan dyrektor tutaj jest obecny, notuje te wszystkie sprawy i myślę, że sprawdzi, gdzie te śmieci są składowane, na jakim terenie, czy to jest nasz teren, czy prywatny. Co do Wieluńskiej jeszcze, bo mi umknęło te rozjeżdżone boki, to jest znów krajówka. No tutaj jedynie prosiłbym komendanta o jakby zwracanie uwagi na parkowanie na tych poboczach, rozjeżdżanie tych poboczy, bo, czy pasów zielonych, no bo jest to zabronione. Więc tak jak mówię, my możemy działać w ramach tego, co obejmuje nasze obowiązki, czyli tereny gminy i tereny. Mamy też problem z prywatnymi właścicielami, którzy nie dbają o swoje posesje wzdłuż dróg i to też tak wygląda, jak wygląda, więc tak jak mówię, no tam gdzie będzie to możliwe, będziemy działać, a komendanta prosiłbym bardzo o interwencję. Dziękuję bardzo. W kolejce jeszcze czeka mikrofon numer 5. No, ale w tej sprawie. To znaczy, jeżeli chodzi o te śmieci przy Gajowej, panie burmistrzu, to akurat tak się składa, że wywożą osoby, które nie mają tam działek żadnych, to jest przy drodze. Ja nie wiem, być może, że to jest własność, czy ja tego nie sprawdzałam. W każdym bądź razie na pewno nie jest to własność tych osób, które tam mieszkają. Także i później prywatny właściciel, który w ogóle nie wywoził nic, musi sprzątać, bo zgodnie z przepisami. Też musimy zrobić coś, żeby zapobiegać temu. Ja mówiłam, prosiłam o ustawienie tych tablic. Myślę, że to nie jest jakiś nie wiadomo jaki koszt, żeby takie tablice postawić i może to trochę uchroni przed tym wywożeniem tych śmieci. Bo nie może ktoś cierpieć z tego tytułu, że ktoś inny, obcy mu wywiezie śmieci na jego teren. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy pan jeszcze odpowie? Bo dla mnie możemy stawiać w każdym miejscu tablice, jeżeli ludzie nie mają świadomości, to nawet nie będą czytać tych tablic, bo jak ma zamiar wysypać, to tak wysypie, bo powie, a kto mi co zrobi i gdzie tu policja, obejrzy się w prawo, w lewo, wykipruje za przeproszeniem i pojedzie. No to jest tylko zwykła niezłośliwość nawet, ale taka jakby no... Nie wiem, jak to nazwać, niechlujność mieszkańców, bo tak by nie było, gdzie tych śmieci wywieźć. Jeżeli to są opony, to przecież jest PSZOK bezpłatny, gdzie można to oddać, bez żadnych kosztów. Nie trzeba to wywalać na czyjąś posesję i robić komuś problem, chyba że on sobie sam tam składuje, ten właściciel, w co wątpię, bo nie chciałby na pewno takiego śmietniska mieć na swojej posesji. I dzisiaj, gdzie jest możliwość każdego w zasadzie gabarytowego, niegabarytowego elementu śmieciowego wywieźć, no to dzisiaj mamy problem, że znów się tworzą dzikie wysypiska. Gdyby to trzeba było zapłacić, to ja bym to rozumiał, że no, oszczędność, tak? Ale to nie trzeba za to płacić, a mimo to mieszkańcy robią śmietnisko wokół miasta i wręcz w jego centrum. Także, dziękuję bardzo. Pan radny z mikrofon 5 się zgłasza. Pan radny Zygmunt Bełtocki. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, panowie radni. Ja mam taką serdeczną prośbę, żeby my w końcu podjęli konkretną decyzję, bo proszę państwa, chcemy ten efekt ekologiczny, ale troszkę jest nasza wina. Bo proszę państwa, daliśmy mieszkańcom do wiadomości, żeby składali wnioski o dotacje unijne. Żeby to, co mi jest wiadomo, to jest ponad setka podań złożonych. Mieszkańcy przychodzą do mnie i mówią, panie radny, i co dalej? I co dalej? Nic nie mówicie, żadnej wiadomości nie ma. My się też chcemy podłączyć i mnie się wydaje, że tu pierwszy rzucie to musimy jako my, radni i władza nasza, wziąć od siebie. Od siebie, że pokażmy, że daliśmy mieszkańcom do wiadomości, że Unia dofinansuje podłączenia i róbmy coś z tym. I róbmy coś z tym, proszę państwa, bo to według mnie, to ja sam uważam, to jest nie tak. Złożył wniosek, ma, że dostanie dotację tyle i tyle i to śpi w martwym punkcie. Następną sprawę, panie burmistrzu, chcemy jeszcze, skoro już jesteśmy tak
przy kanalizacji, to miałbym taką serdeczną prośbę, aby cię już debatować nad tym, bo my tak, parkową mamy zwartą zabudowę, częstochowską mamy zwartą zabudowę, tylko projekty były robione w 2002 roku i może by przy okazji te trzy ulice przeprojektować. Bo proszę Państwa, jest 78 posesji, które teraz istnieją w tym rejonie, a za projekt, w projekcie tam chyba jest chyba ze 23 albo 30. Bardzo dużo nowych obiektów powstało na ulicy Parkowej, na Słonecznej, na Częstochowskiej w stronę Kamyka. I tu mamy wgląd, ile faktycznie tych mieszkańców tam mieszka. Bo patrzymy na 2002 rok, ile było posesji. Ale w tej chwili spojrzymy, jak się leci do Częstochowy. Jak już Częstochowska jest obsadzona nowymi budynkami. To samo jest na Słonecznej. Nowe osiedle powstało, proszę Państwa. Nowe osiedle Krupa wykupił, sprzedał działki, tam powstało nowe osiedle. Na ulicy Parkowie, co my mieli ten szum o to przedłużenie ulicy. To samo, nowe budynki powstały. Że one nie są zgłoszone, to jest nie moja sprawa do tego. To jest nie moja rola do tego, że już budynki stoją 8, 10 czy 7 lat. I tu bym miał taką prośbę, żeby to przeprojektować, żebyśmy wiedzieli faktycznie ile tych budynków i tam mieszkańców. I mam sprawę do pana radnego Dominika. Ja bym miał taką serdeczną prośbę, panie radny. No nie ma go, ale chciałem pójść, bo w cztery oczy powiem. No żeby przyjechał do radnego i przejedziemy się po tej Nadrzecznej. Proszę państwa, powiem państwu jedną rzecz. Błąd był, tak jak pan burmistrz powiedział, że się robi to wszystko na ciemno. Budowana była droga ulica Nadrzecznej i faktycznie jest cztery niecałe metry, dwa wozy się nie miną. Mamy asfalt, mamy płot. Ten pieszy nie ma gdzie uciekać, proszę państwa. Otwiera furtkę, ucieka, bo samochód jedzie. I teraz gdzie budował drogi? Ale nie ma sensu, tam jesteśmy całkiem, bo budynki są blisko drogi, płoty są razem z drogą, ale w tym odcinku akurat, gdzie te 500 metrów, to tam nic nas nie koleguje. Jest są tylko z prawej strony budynki, z lewej mamy łąki, teren wolny, nie ma tam żadnego problemu, że tam jakieś cuda trzeba wykupować i tak dalej, proszę państwa. Także w tym 500-metrowym odcinku to ja tam nie widzę żadnych problemów po wybudowanie tej nawierzchni. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę odpowiedzieć. Co do kanalizacji, szczególnie tego efektu ekologicznego, o którym pan mówi, to już państwa informuję, że został rozstrzygnięty przetarg na te przyłącza, została wyłoniona firma. Obawiam się jednej rzeczy, że koszty tego przyłącza, jeżeli policzymy, to dofinansowanie unijne zje... Jakby wartość tego przyłącza będzie wyższa i się okaże, że to dofinansowanie w zasadzie jakby każdy sobie indywidualnie to zrobił, to by na to samo wyjdzie, że tak powiem, żeby to wyglądało, ale tak jak pan słusznie zauważył, panie Zygmuncie, to jest sto kilka wniosków, tak, a mamy brakujących 767, czyli ponad 650 mamy jeszcze poza tym systemem do podłączenia, więc te 100 oczywiście ułatwia w pewien sposób tym, którzy chcieli skorzystać z tego dofinansowania, na pewno to podłączenie, ale tak jak powiedziałem, firma jest wyłoniona w tej chwili, z tego co ja wiem, to ona się musi indywidualnie kontaktować z każdym wnioskodawcą, aby podpisał mu zgodę. Każde przyłącze musi być odrębnie wyszacowane, bo każde przyłącze jest inne, więc musi podać temu właścicielowi, ile będzie to kosztowało w całości i właściciel tej posesji musi wyrazić na to zgodę. Dopiero on przystąpi do pracy. I tak jak mówię, obawiam się, że jak poda tą kwotę i były już takie przypadki, bo te firmy zaczęły już po mieszkańcach, że tak powiem, do tych mieszkańców docierać, no to jak podali kwotę, no to ponoć no, kwota była dwa razy wyższa od tego, co mu proponowali prywatni przedsiębiorcy, tak, bez tego wniosku podłączenie. Więc żeby to nie było taka iluzoryczna pomoc do finansowania unijnego, żeby ona się nie skończyła fiaskiem, bo sam przetarg jest rozstrzygnięty, na co czekaliśmy. Jest ta firma wyłoniona, czyli jest wykonawca, co jest najważniejsze, tylko ja się obawiam, tak jak mówię, że te koszty po prostu firma będzie, czy w szacunkach przyłącza poszczególnego będzie zbyt wysoka.
ale pozostaje te 650 bez tego systemu, więc tu się skupmy, że to jest nasza wina. No nie wiem, czy to jest nasza wina, bo ja uważam, że każdy ma świadomość, że ma przyłącze, zdecydował się już, dostali jedno pismo od nas, teraz poszły pisma od wodociągów. No nie będziemy ich bombardować co tydzień pismami, no bo ja myślę, że ja cały czas wierzę w mądrość mieszkańców, że im wystarczy jedno pismo, drugie poprawiające. Jeżeli nie będzie efektów, jeżeli w marcu będzie sprawozdanie, które nie pokaże dynamiki zmian, no to będziemy musieli ostrzej zareagować, niestety. Ja nie chciałbym tego robić przed świętami, żeby ludziom prezentów nie robić, ale myślę, że nie będziemy mieli wyjścia. Co do reorganizacji projektów, no to panie Zygmuncie, no nie przy okazji, bo to nie jest przy okazji 100 budynków doprojektować i będzie ten projekt leżał. To jest kwestia projektować i kiedy wykonać i za co, bo tu jest cały problem. A jeżeli rozszerzymy tą aglomerację, to znów się wprowadzamy w problem osiągnięcia efektu dotyczącego aglomeracji. Więc spokojnie, za wcześnie o tym mówić i myślę, że powalczmy o te pieniądze, które są w ZRIT-ach zapisane, a i będziemy dalej się zastanawiać, co z tym zrobić. Panie burmistrzu, to skoro teraz to jest akurat pani Solska. Dlaczego jak była kanalizacja na terenie Białej robiona, minięta jest Częstochowska, proszę pana, co była zwarta zabudowa i byliśmy w budowie Białej, tak, kanalizacji. Dlaczego nie była dokończona zwarta zabudowa ulicy Częstochowskiej i dlaczego nie była dokończona ulica Parkowa? To, co mi było wiadomo, to, że mieszkańcy nie wyraziły zgody na ulicę Parkową, na przepompownię. Panie burmistrzu, ja też rozmawiałem tu, jeszcze z sołtysem byłem, że mamy nasz teren, proszę pana, na ulicy Parkowej, nie trzeba się żadnego pytać mieszkańca, bo tylko na rogu tego parku trzeba było wybudować przepompownię. A mnie tłumaczono, że nie jest zbudowana, dokończona Parkowa, że nie było placu na przepompownię. Skoro był nasz teren, po co my mieli załatwiać z prywatnym inwestorem, kiedy trzeba było pomyśleć i z rogu wziąć i zrobić przepompownię. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, panie burmistrzu, dobrze pan tu wspomniał. Bardzo dobrze, żeby teraz ci panowie, co wygrali przetarg, bo oni chodzili u nas, po Białej, bo ja też z nimi chodziłem, ale to było miesiąc temu, oglądali tereny, jakie podłącze i tak dalej, ale proszę pani, niech teraz się przefatygują, niech przejdą, niech powiedzą danemu, wiadomo ile osób do podłączy, nie, proszę pana, koszt pana będzie wynosił 30 tysięcy. I facet powie, to nie, to ja dziękuję. I wtedy, proszę pana, on sobie podejmuje i podłącza. Następna sytuacja, co pan wspomniał o podłączeń. Wie pan, no nie będziemy nikogo kablować, ale proszę pana, ja wiem, że dużo więcej się ludzie podłączyło. Proszę pana, dużo więcej, no. Że nie zgłosili, to jest fakt, bo mi każdy dzień dobre, tylko ja im tłumaczę. Zastanówcie się państwo, jak panie kontrola, to sobie ładnie za to zapłacicie, że płynie, a nie zgłosiliście do zablombowania liczników i tak dalej. Bo ja wiem, na terenie Białej u nas, na przykład na Rzeczną wiem, bardzo dużo domów się podłączyło. Jasnogórska, Częstochowska, że tutaj to nie wierzę w te akurat liczby, co ja jeszcze, ja żyję dobrą nadzieją, panie burmistrzu. Ludzie się podłączają na bieżąco i mam nadzieję, że wynik ekologiczny będzie, tylko mnie chodzi o te podłączenia z dotacjami unijnymi, żeby to nareszcie wyjaśnić tą sprawę, że ten mieszkańców coś nie będzie oglądał na to unijne. Wie, że takie cena, nie, to ja dziękuję. Kupuję rury, zakłada i montuję. I będziemy mieli, panie burmistrze, sytuację na terenie Białej rozstrzygniętą i pan powie, dobrze radny podjął decyzję, mamy sprawę wyjaśnioną unijną, ludzie się podłączają. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, będzie pan jeszcze odpowiadał? No tak, no bo ja bym tu pana przestrzegał przed takim mówieniem, że pan wie, że coś tam jest nie tak, bo jest pan funkcjonariuszem w jakiś sposób publicznym, więc niech pan waży słowa, bo później dobrze, że komendant wyszedł, bo by się zastanowił, o czym pan mówi, bo jakby pan mówi o jakimś tam wykroczeniu, nazwijmy to, a nie powinien pan mówić, albo jak pan wie, no to niech pan mówi o konkretnych posesjach, ale to taka jakby dygresja. Ale się cieszę, że podłączyłem już tyle, a tam już wodociągi znajdą, bo co chwilę kontrolują. Nie, no, panie Zygmuncie, no szału nie ma, 47 posesji, tak? Że tak powiem. Nie, no 47 według umów, to my musimy się umowami. To co pan wie tam, wie pan co tam
na wsi mówią, to mnie nie interesuje. Mnie fakty interesują, umowy podpisane z wodociągami. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia to, że firma jakaś chodziła miesiąc temu, to chodziła po to, żeby się zorientować, czy przystępować do przetargu, czy nie. Dzisiaj, dopóki ona nie ma, przetarg jest rozstrzygnięty, więc dalszy krok to jest podpisanie umowy z wodociągami i realizacja. Więc myślę, że lada dzień już... Ja mam takie sygnały przynajmniej, że takie firmy, taka firma się pojawiła na terenie może Kamyka, czy Białej, czy innych, bo te przyłącza, te 100 nie jest tylko w Białej, to jest w innych miejscowościach również. Pojawiła się, nie wiem od której miejscowości rozpoczęli, ale wracam do tego, że to jest nadal jeszcze 650 indywidualnie muszą znaleźć wykonawców albo sami zrobić, więc to jest bardziej istotne niż to przyłącze. I co to, że ja bym tutaj absolutnie pani Solskiej, mówiąc kolokwialnie, nie szarpał kanalizacją, bo ona jest Bogu ducha winna. No. Tych osób, które są odpowiedzialne, już praktycznie nie ma, więc dajmy sobie temu spokój i będzie na pewno w najbliższym czasie. W tej chwili przygotowywane wezwanie firm do zapłaty czy pociągnięcie do odpowiedzialności w pewnym sensie firm, które to wykonywały i wtedy będziemy wiedzieć więcej, tak? Ale tutaj chcę usprawiedliwić panią kierownik Solską, bo ona nie uczestniczyła, nie była członkiem JRP, nie była członkiem tego zespołu, więc trudno ją tutaj obwiniać za to czy za tamto, a to, co pan mówił z tym przepompownią, no to jest kolejny argument do tego, że te pomysły przejęcia przez wodociągi w ogóle zadań kanalizacyjnych, tak jak to robią z wodociągami, czy z systemem wodociągowym, też jakby uzgadniają, realizują, wykonują, to było o tyle łatwe, że proszę państwa, sami ze sobą by sobie to uzgadniali. A dzisiaj jest tak, że inwestorem jest gmina, uzgadniamy, dzisiaj mamy projekt na REA, mamy odmienne zdania, tak? I musimy się przekonywać, ja już dwa razy byłem w wodociągach, żeby przekonać ich do naszych racji. Oni mają swoje racje, tak? No i stykamy się na odcinku kilkuset metrów odcinka kanalizacyjnego jednego projektu, gdzie nie możemy dojść do konsensusu. Ja myślę, że już w przyszłym tygodniu dojdziemy do konsensusu, bo już jesteśmy blisko. Ale to pokazuje jakby, jaki problem przy dużej skali, tak? Przy małym projekcie jest problem, a jaki jest problem przy dużej skali? Przecież pomysł zmniejszenia ilości przepompowni wyszedł od wodociągów, nie od gminy. I tutaj w pewien sens się też może nie usprawiedliwiam, ale pokazuje pewien tok myślenia, bo tok myślenia był taki. Lepiej pogłębić rury, bo zapłaci za to gmina, a będziemy mieć mniej przepompowni, które musimy utrzymywać. No to jest taki tok myślenia ekonomicznego. Ekonomia była żadna, bo koszt tej kanalizacji dużo wyższy, podatek od wartości tej kanalizacji jest dużo wyższy i ta ekonomia gdzieś tam umknęła im w pewnym sensie, nie patrząc długofalowo, ale dzisiaj, że przejęcie przepompowni to jest koszt energii elektrycznej, obsługi tej przepompowni, konserwacji, etc., tak? A nikt nie mówi, że wartość tych budowli jest dużo wyższa i podatek od tych budowli jest dużo wyższy, który muszą i tak wodociągi zapłacić. Więc w perspektywie to i tak będzie ten koszt się nie amortyzował w taki sposób, jakby oni sobie tego życzyli i oczekiwali. Dziękuję bardzo. Proszę w tej chwili mikrofon numer 4, pan radny Aleksander Tokarz. Czwórka to jest pan Sienkiewicz albo kto? No to nie wiem, to się pogódźcie pan, bo nie. Czwórka, bo z czwórki. Aha, a pan jest trójka, no to w takim razie pan radny Sienkiewicz. Proszę. Wracając jeszcze raz do tego, co tutaj mówimy o tym efekcie ekologicznym. No ja ostatnio mam takie, nie wiem, szczęście, że od wielu osób słyszę, że oni... Mieszkańcy w ogóle, może nie ci konkretnie, którzy mają się podpiąć, ale też mieszkańcy gminy nie są za bardzo zorientowani, co to jest ten efekt ekologiczny. Ja mam jeszcze może taką też, ja nie wiem, jako wniosek, prośbę, po raz już może któryś, ale przygotować jakąś kolorową, przeprowadzić taką informację propagandową na ten temat, żeby ona dotarła do wszystkich mieszkańców gminy. Na czym to polega? Może razem z jakimiś życzeniami świątecznymi to przesłać. No bo naprawdę wiele ludzi nie wie. A skoro mają być takie, mamy ponieść jako wszyscy mieszkańcy duże koszta,
pan burmistrz wspomniał tylko o 16 na razie procentach, to jest bardzo mało. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu. No nie chcę, bo jakby to, co pan Andrzej mówi, to jakby potwierdzało tezę pana Czesława, że ludzie na wsi to są mniej inteligentni, trzeba im rozrysować kolorystycznie, bo inaczej tego nie zrozumieją. No jest to kuriozum, proszę państwa, no jak można wyraźniej pisać o efekcie ekologicznym, gdzie się mówi, że gmina straci takie i takie pieniądze, jeżeli państwo się nie podłączą. Cóż tu więcej można w tym piśmie napisać? No prościej się nie da. Oczywiście. Prościej się nie da, panie Andrzeju. I tutaj, tak jak mówię, no, albo ktoś jest dobrej woli i chce się podłączyć, albo będzie wymyślał takie, że on nie rozumie, co to jest efekt ekologiczny. A to, że podpisał zgodę na przyłącze kanalizacyjne, to rozumie. A to, że mu kopali w podwórku, to rozumie. Że ma studnie, to rozumie. Ale no, panie Andrzeju, no to będziemy badać IQ poszczególnego mieszkańca i będziemy odpowiednie pismo do niego stosować adekwatnie do wykształcenia i innych spraw. No, ja myślę, że ja tak jak powiem, wierzę w mądrość ludzi. Ja czekam na, aż załóżmy, odpadnie argument, że zima nie ma warunków. Jeżeli skończy się okres zimy, nie ma dyskusji, nie ma usprawiedliwienia na brak działań dotyczących podłączenia. I wtedy wkroczymy z panią kierownik Kasprzak i będziemy podejmować nawet ostre działania w postaci mandatów. Ale to ja nie chcę robić tego dzisiaj, bo ktoś mi zarzuci, że tak, daliście nam krótki czas, bo tak de facto mogli się zacząć podłączać w październiku, gdzie się zaczęło okres mało ciekawy, jeżeli chodzi o prace budowlane. Przyszła zima, więc też weźmy poprawkę, że nie krytykujmy już tych mieszkańców, że oni nie chcą. Może chcą, może nie mają warunków, może zbierają środki, może szukają wykonawcy, może zbierają materiał. Ale mówię, ja, panie Andrzeju, nie ma sensu tutaj ludziom rozrysowywać jakichś rysunków, skal, kółeczek, procentów, bo myślę, że rozumieją, o co chodzi. Prasa o tym pisała dość wyraźnie też. Dziękuję bardzo. Pan radny Aleksander Tokarz. A może by tak, ja w kontekście tego tematu, który panowie poruszacie, może by tak zorganizować sesję wyjazdową do Kamyka, do Białej, po to, żeby unaocznić mieszkańcom, jak ważki to jest problem. Po to, żeby wywrzeć na nich presję, po to, żeby ich doinformować. Zrobić sesje wyjazdowe. Nawet może, czy to, ja uważam, że to nie najgorszy pomysł. No tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz odniesie się? Ale czy pan burmistrz będzie się odnosił? Panie Aleksandrze, tak. Mówimy o konkretnych miejscowościach. Ja byłem na zebraniach tych miejscowości. Proszę państwa, na wybory przychodzi 20% mieszkańców uprawnionych. Na takie spotkanie może przyjdzie 5. Więc nie wiem, czy to da pożądany efekt. Po prostu mam wątpliwości, tyle. Dziękuję. Czy pan radny Ściebura w tym temacie? Dobrze, proszę bardzo. Tu widzę takie rozczulanie, Boże kochany, targanie szat, jakby to tydzień czasu zostało. Proszę państwa, spokojnie. Ja rozmawiam z dużo ludźmi i ludzie czekają naprawdę na wiosnę, mają pozałatwianych hydraulików tego i nie róbmy tam kwiatków im, nie nośmy wódki czy tam czegoś, żeby oni się podłączali. Ludzie są na tyle rozumni i podłączą się. Dziękuję bardzo. W kolejność pan radny Jerzy Kulej, tak? Nie? Szóstka się zgłasza. To ja chciałam tylko jedno krótkie pytanie do pana burmistrza, ponieważ zgłaszałam na poprzednich sesjach sprawę udrożnienia chodnika przy rynku Jana Pawła II. Tam stoją samochody, a ludzie chodzą ulicą i niejednokrotnie osoby niepełnosprawne i matki z wózkami, z dziećmi. Co w tej sprawie zostało zrobione? Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Nie ma. No, ta sama sytuacja co do Wielońskiej. No, no, są służby typu policja i my możemy takie mieszkańcy powinni zgłaszać, no bo trudno, żeby, bo jeżeli jest znak, który mówi zakaz zatrzymywania się i postoju w danym miejscu, no to ten znak powinien być respektowany. No ja, nie, ja tak jak powiedziałem, no, tam gdzie są te znaki, jest to wyraźne oznakowanie, powinny interweniować służby policji i ewentualnie karać tych ludzi, no bo cóż my możemy, nie mamy uprawnień do karania,
Nie mamy takich możliwości. Samochód stoi, możemy spisać numer rejestracyjny i więcej. Ja bym tutaj jedynie apelował do policji. Możemy takie pismo ewentualnie do policji wystosować o częstsze patrole i egzekwowanie tych zakazów. No bardzo bym prosiła. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan radny Ściebura jeszcze chce zabrać? Ja mam receptę na te wszystkie bolączki, śmieci, zakazy. Czy powołać straż miejską? Czy pan radny Ściebura chce jeszcze zabrać głos? Czy z mikrofonu numer 8, bo jest niewyłączony? No, to, nie. Tak, proszę pana, bo mi tak przyszło na myśl, jak już tak groteskowo podchodzi. Panie burmistrzu, skończyły się zebrania wiejskie wszystkie, tak? Czy ja mogę się dowiedzieć, gdzie odbyło się zebranie w Brodzie Maliny? No dobrze, ale gdzie się odbyło? W jakim lokalu? Dziękuję. Panie burmistrzu. W budynku po sklepie, który kupiliśmy. To już jest kupiony, tak, tak, wszystko jak notariany, tak. No to dobrze, bo myślałem, że to nie działa jeszcze. Wspominam to kultury tam na mocno, bo zmarzłem tam strasznie. No tam przecież było tylu... Zmarzłem, no. Tylu było, proszę państwa, społeczników, że mieli to wyremontować tak, jak należy, no nie wiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze w tym punkcie chce zabrać głos? Pan wiceprzewodniczący Józef Bat. To znaczy, żeby uspokoić pana radnego Ściebura, to powiem, że Rada Sołecka podjęła tam działania na ten rok i będzie remontować. Natomiast w końcu tamtego roku było to przejęte i dobrze jest, bo przygotowali, zorganizowali dwa spotkania w tym właśnie sklepie. Także to, że wszystko idzie w dobrym kierunku i myślę, że za jakiś czas pan Wiesiu radny będzie zaspokojony, że jest dobrze, nie? Natomiast wracając do kanalizacji, może jeszcze swoje zdanie powiem, bo też się interesuję co jakiś czas i z tego, co tu pan radny mówił, były te kontrole z wodociągów i chyba jakiś jeden przypadek, co znaleźli, bo chodzą, oni mają sposoby, bo zaglądają do studzienki, jakieś ściek puszczony, to widać, nie było jakichś takich wykroczeń, jednego tam domierzyli. Natomiast generalnie w tej chwili ludzie przychodzą i mówią, że się podłączają. Ja mam wiarę w ludzi, ludzie się podłączą, a mam jeszcze większą wiarę w sołtysów, radnych, że jak wezmą się za temat, będą rozmawiać z ludźmi, idzie na pewno te sprawy doprowadzić do końca, bo jest to duże oddziaływanie. Myśmy to przechodzili w naszym rejonach i udało się uzyskiwać te efekty ekologiczne. Chcę tylko tak powiedzieć, że teraz są takie stworzone warunki w tym Funduszu Spójności, że mieszkaniec ma wszystko jak na tacy podane. Gdyby nie skorzystał, to by trzeba mieć dużo złej woli, że się nie chce podłączyć. Dawniej był robiony projekt kanalizacji tylko w drodze. Mieszkaniec potem się sam robił projekt przyłącza, sam wykonywał, sam inwentaryzował i wszystko po kolei było na głowie mieszkańca. Teraz jest to wszystko podane na tacy i wierzę, że ci mieszkańcy, a ludzie są naprawdę, liczę, dobrzy, bardzo dobrzy, jak się tylko odpowiednio ich przekona, a wierzę w wiarę przekonywania. Mam nadzieję, że będziemy my się na bieżąco interesować, bo trzeba się interesować. Pańskie słowo, konia tuszy, nie? I trzeba się interesować, trzeba mówić, pańskie oko, przepraszam, bo się powiedział źle. Natomiast trzeba się to interesować, przypominać, ale mam wielką wiarę właśnie dzięki naszym tutaj też kolegom, którzy tam są, działają, dzięki sołtysom, że uda się w odpowiednim czasie, jest to czas do października. Oczywiście nie na ostatnią chwilę, bo musi być ten proces odebrania, podpisania umowy, także czasu jest jeszcze trochę, ale myślę, że na wiosnę ten temat ruszy z kopyta i doprowadzimy do końca, że wszyscy będą zadowoleni. Władza gminy, Rada Miejska, pan burmistrz, no i mieszkańcy, bo po to się to buduje, żeby mieszkańcy korzystali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt interpelacji i zapytania radnych. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Kłobuck do współpracy w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych z regionu północnego województwa śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Kłobuck a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład subregionu północnego województwa śląskiego. Panie burmistrzu, kto będzie referował projekt uchwały? Proszę bardzo, pani kierownik Solska. Tak jest. Może na wstępie przed omówieniem przedłożonego państwu projektu zgłoszę autopoprawkę do uchwały i porozumienia, które jest tutaj załącznikiem
do uchwały, która była też zgłoszona już na posiedzeniu wspólnych komisji. Oto poprawka polega na zmianie podstawy prawnej w uchwale. Dołożony jest artykuł 10 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykuł 30 ustęp 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. I to na tym polegała ta autopoprawka w uchwale samej. Natomiast w porozumieniu, które było przekazane Państwu, na pierwszej stronie zmiana polega, że mieliśmy w punkcie trzecim, dotyczy to powiatu kłobuckiego, gdzie był tylko przedstawicielem powiatu kłobuckiego starosta, natomiast teraz jest reprezentantem zarząd powiatu kłobuckiego w osobach pana Henryka Kiepury, starosty powiatu kłobuckiego, i pana Macieja Biernackiego, wicestarosty powiatu kłobuckiego. I na stronie 10 porozumienia, tam gdzie są podpisy, też został uzupełniony zapis dotyczący, że starosty i wicestarosty, o podpis starosty i wicestarosty. To tyle pod względem formalnym. Natomiast wracając do minionej perspektywy finansowej z lat 2007-2013, jak gdyby województwo śląskie nabyło już taką praktykę i doświadczenie. Wtedy to był jak gdyby taki eksperyment małe, które województwo w ten sposób postępowało. Doszło do jak gdyby takiego podziału terytorialnego w celu wykorzystania środków z tamtego okresu i powstały subregiony, gdzie każdy subregion przygotowywał swoją strategię i była też odpowiednia pula pieniędzy na realizację, jak gdyby tak można powiedzieć, projektów dedykowanych dla danego subregionu. Ten pomysł się ponoć sprawdził, dlatego też dopuszczono już teraz w tych regionalnych programach operacyjnych do realizacji części przedsięwzięć ze środkami unijnymi w podobny sposób. I mamy już zapisy zarówno w ustawie, jak i w programie regionalnym, który został już przyjęty przez komisję w grudniu zeszłego roku, że będą realizowane inwestycje w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych i regionalnych inwestycji terytorialnych, które musiały być gdzieś zapisane. I to jest już uregulowane prawnie, dlatego też jest uzupełnienie tego tutaj artykułu w podstale uchwały. Zintegrowane inwestycje terytorialne, może tylko tak wyjaśnię, że one dotyczą w naszym województwie obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego, czyli Katowic. Będą to zadania subregionu centralnego. Natomiast pozostałe trzy subregiony, północny, południowy i zachodni, będą opracowywały strategię regionalnych inwestycji terytorialnych i tam wpisywały zadania inwestycyjne, które się będą nazywały zintegrowane inwestycje terytorialne. Ponieważ już to pokazało się, jest odniesienie do przepisów, to ta sytuacja wymaga uregulowania formalnego. I w związku z tym w zeszłym okresie programowania nie było tak zawiązywane takie porozumienie, a w tym, żeby te środki były podzielone i w programie, i później były wydatkowane, ewentualnie później kontrolowane przez Unię Europejską, zostało zapisane, to właśnie, że te subgminy, czyli powiaty,
terytorialnie związane powinny podpisać w tym celu odpowiednie porozumienia. W związku z tym jest przedłożony Państwu taki projekt, gdzie Rada wyraża zgodę na przystąpienie gminy Kłobuck do współpracy w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych subregionu północnego województwa śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Kłobuck a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład subregionu północnego województwa śląskiego. Treść porozumienia, na czym będzie polegała ta współpraca, jest dołączona do uchwały jako załącznik. Ja może tyle mam. Dziękuję bardzo. Pytania będą, jak będą. Panie burmistrzu, w uzupełnieniu pan nie, tak? Bo się pan przymierzał. Proszę o opinię komisji. Proszę bardzo, Komisja Budżetu i Finansów. Pan przewodniczący Janusz Soluch. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Zgłasza się pan przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Proszę bardzo, pan radny Witold Dominik. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami, o których mówiła tutaj pani kierownik Solska. Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący Komisji Edukacji. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do projektu uchwały? Pytania? Proszę pan Mateusz, pan radny Mateusz Woźniak. Znaczy ja nawiążę do tej rozmowy, która wczoraj się toczyła odnośnie tej aglomeracji. No i mam tutaj takie uwagi i pytania, bo my żeśmy na ostatniej sesji zaopiniowali pozytywnie projekt tej aglomeracji. Ja mam takie pytanie, czy gdybyśmy to jako radni odrzucili, czy ten projekt by był wdrożony? Bo jeśli nie, no to tutaj zrobiony jest wielki błąd. No myśmy takiej informacji, jak pani kierownik Solska przedstawiała wczoraj na komisji, na poprzedniej sesji nie mieli przedstawionej i uważam, że gdybyśmy mieli taką wiedzę, a nie mieliśmy, bo jako radny ja nie mam takiej wiedzy, ile tych RLM-ów tam jest i jak to się potem rozlicza przy dofinansowaniu, to wszyscy by zagłosowali przeciwko wprowadzeniu tej aglomeracji. W związku z tym, jeśli to już zostało wprowadzone, no to jak można to teraz cofnąć? Czy można po prostu złożyć, nie wiem, jakąś uchwałę, która to anuluje, albo zmienić projekt tej aglomeracji i wprowadzić tą starą aglomerację, znaczy tą, którą teraz żeśmy wprowadzili, ograniczyć, zmniejszyć i połączyć z aglomeracjami tymi, które stworzyć nową aglomerację miejską, tak jak była wczoraj mowa o tym, żeby stworzyć załóżmy dwie aglomeracje do tych 10 tysięcy RLM-ów. No i żeby to pilnować, żeby tutaj jakikolwiek wyjście z tej sytuacji znaleźć, bo ta sytuacja, którą, jak mi się wydaje, Rada w swojej niewiedzy wprowadziła, jest beznadziejna. I teraz ja zwracam się tutaj do urzędu, aby szukać możliwości cofnięcia tego. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, pani kierownik Solska. To znaczy powiem tak, no sprawa dotyczy dużo, dużo wcześniejszych lat. Nie są to decyzje z ostatniej tylko sesji, ponieważ no pierwsza aglomeracja, to już nawet nie pamiętam, też była przygotowywana, no nie przeze mnie, przez właśnie JRP, ale to był, nie wiem, 7 czy 8 rok, to było dawno. Natomiast no w tej chwili państwo jak gdyby podjęli uchwałę w sprawie opinii też już sprawy wczętej, czyli takiej we wrześniu zeszłego roku była podejmowana uchwała, która też była przygotowana przez jednostkę realizującą projekt. Była pierwsza opinia na temat zmiany planu aglomeracji i dopiero po tej opinii te materiały zostały przesłane do Urzędu Marszałkowskiego, a na ostatniej sesji państwo wydawali opinię do zweryfikowanej przez Urząd Marszałkowski aglomeracji. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, żeby odpowiedzieć na pewnie takich mądrych osób, żeby to od początku zacząć dobrze, to nie ma, bo tutaj miały na to wpływ, miało wiele czynników. Przede wszystkim no w latach poprzednich
było takie przygotowane opracowanie jeszcze przez Związek Komunalny Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji, gdzie była jak gdyby analiza gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. No i z tych dokumentów wynikało, że w gminie najkorzystniejszą sytuacją będzie rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków i włączenie wszystkich miejscowości do tej jednej oczyszczalni ścieków. To było takie opracowanie przygotowane przez związek. I w związku z tym ono ukierunkowało tutaj no, poszczególne osoby w latach no, następnych, co robić, prawda? Już dosyć dawno takie, przecież też nie wiem, to 2007 rok, jak były zamawiane dokumentacje na kanalizację, powiedzmy na Zakrzew, czy tam na Lgotę, to są dawne lata, prawda? I w międzyczasie jeszcze zmieniły się przepisy bardzo. W tamtym czasie nie wiem, czy można było to przewidzieć. Tak jak pan tu burmistrz już wcześniej, tu odpowiadając częściowo na pytanie tej kanalizacji, Polska po prostu źle zinterpretowała przepisy unijne. Źle zinterpretowała w ogóle pojęcie aglomeracji. Teraz to pojęcie aglomeracji jest zmienione, ale to dopiero teraz w prawie wodnym. Całą tą gospodarkę krajową to prowadziło Ministerstwo Ochrony Środowiska, natomiast teraz, jak już powstał ten bałagan, to wszystko zostało przekazane do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Nawet kto inny już teraz to nadzoruje i ten Krajowy Program Oczyszczania Ścieków. Także tutaj jest wiele, wiele wątków, które zaważyły, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji i to sytuacji trudnej, bo akurat jesteśmy taką gminą też, gdzie no mamy te ponad 20 tysięcy mieszkańców. W naszym powiecie sąsiednie gminy nie mają tego problemu, bo tam oprócz Wręczycy, prawda, gdzie też jest spora liczba mieszkańców, a tak wszyscy tam mają do 10 tysięcy i tam inne aglomeracje nie mogły powstać. My mogliśmy myśleć, ale też były inne przepisy. Nie można było wtedy, w tamtych czasach, jak była pierwsza aglomeracja tworzona, ona mogła się kończyć tylko i wyłącznie oczyszczalnią ścieków. I dlatego stworzono taką właśnie środkową. Natomiast obecne przepisy mówią, że aglomeracja może nie mieć swojej oczyszczalni, ale i może się kończyć punktem zrzutu do aglomeracji istniejącej, która posiada oczyszczalnię. Z tym, że no jeszcze będziemy rozmawiać, ale ja nie widzę za bardzo tutaj możliwości jednak utworzenia chociażby takiej małej aglomeracji powyżej 2000 RLM-ów, bo pozostały nam do skanalizowania obszary jak gdyby na pograniczu gminy. Środek jest rozwiązany i tutaj gdyby to było tak w połowie gminy, prawda, obszarowo rozwiązane, a pół zostało, to jest prosta sytuacja, bo to włączenie tych poszczególnych brakujących kanalizacji u nas zaplanowane jest w różnych punktach. No. Można myśleć, bo Krajowy Program Oczyszczania Ścieków aktualizowany już jest chyba po raz piąty. Myślę, że będą dalsze aktualizacje, bo one muszą następować, bo no, zmiany następują w zagospodarowaniu przestrzennym, prawda? Więc powstają nowe rzeczy, powstają dopiero nowe sieci, prawda? Czy uzbraja się tereny? I myślę, że przy następnej aktualizacji musimy pomyśleć i ewentualnie iść w kierunku jednak znowu zwiększenia tej aglomeracji. Po przeliczeniu, czy nowo projektowane odcinki sieci spełniają ten warunek 120 RLM-ów i ewentualnie wnioskować o pieniądze znowu z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, jak tu pan burmistrz mówił,
no w trybie, no oni tam mają inne zasady realizacji projektów. No one niewiele będą zmienione co poprzednio i realizować taki projekt, jak realizowało JRP. No, bo no małe odcinki w Kobucku trzeba realizować, bo to jest aglomeracja powyżej 15 tysięcy. Natomiast jak gdyby, no, dopóki nie przeliczymy tego, nie zweryfikujemy, to jak gdyby nie ma uzasadnienia realizacji żadnych systemów kanalizacyjnych, bo po to są aglomeracje, że właśnie są to obszary charakteryzujące, wyznaczane, charakteryzujące się pewnym stopniem zurbanizowania, że jest to uzasadnione ekonomicznie. Natomiast w przypadku, gdy nie ma tych takich obszarów wyznaczonych, to przepisy wyraźnie mówią, że no nie jest to uzasadnione ekonomicznie. No i dzisiaj trudno powiedzieć, no jakieś tam dane będą, że ta uchwała została źle, no nie powinna być przyjęta. No, jest jakiś tam proces też aktualizacji, kolejnej aktualizacji tego krajowego programu oczyszczania ścieków. Były tam terminy, powiedzmy, no, złożenia, ponieważ no, nie ma jak gdyby takich no, planów, to ta aglomeracja no, została jak gdyby tylko zawężona do tego, co już istnieje, przynajmniej poza miastem Kłobuck. Czy pan radny Woźniak jeszcze w tym, proszę bardzo. Tak, ja w tym temacie chciałem jeszcze dopytać, od kiedy tutaj urząd ma informację, że prawo się zmieniło i że ta aglomeracja będzie niekorzystna, czy przy zaopiniowaniu negatywnym tego projektu aktualizacji na ostatniej sesji, to jak rozumiem, wojewoda by tego nie wprowadził. Czy nie było możliwości już wtedy, na tym etapie, mając taką wiedzę, nie wiem, czy państwo mieli taką wiedzę, po prostu zmniejszyć tą aglomerację, zaktualizować, zmniejszając tą aglomerację i zrobić miejsce na nową aglomerację, która by już miała powyżej 2000 tych RLM-ów. No i ja uważam też, wychodzę z takiego założenia, że jeśli coś się zrobiło źle, to można to poprawić. Czy nie ma możliwości przyjęcia jakiejś uchwały Rady, która by zweryfikowała tą poprzednią uchwałę, bo to już nie wiem, nie znam się, jak to przechodzi, czy anulować tamtą uchwałę, wysłać do wiadomości wojewody, że jednak zmieniamy zdanie i będziemy tutaj inaczej tą aglomerację chcieli aktualizować, prawda? Pani kierownik Solska, proszę. Sprawa nie jest prosta. Teraz tej istniejącej aglomeracji nie możemy podzielić, ponieważ... Przepraszam. Nie twój. Nie twój. Spokojnie. Ponieważ wzięliśmy pieniądze na realizację tej aglomeracji i korzystaliśmy właśnie z funduszy unijnych, z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z programu krajowego. I w tamtym okresie te pieniądze, które otrzymaliśmy, były przeznaczone dla aglomeracji powyżej 15 tysięcy. Jeżeli my byśmy to płacili, no nie możemy zrobić, bo trwałość musi być zadania utrzymana ze środkami przez 5 lat od ostatniej płatności. I w tym czasie może Komisja Europejska przyjechać na kontrolę. I to bardzo często przyjeżdża na kontrolę dużych inwestycji. I to już jest jak gdyby, no nie możemy zmienić, bo będziemy musieli to udowodnić, że było wszystko w porządku, że należały nam się te pieniądze, no, że to jest taka aglomeracja. No teraz możemy wokół tego szukać rozwiązań. Natomiast, no to... I ja jeszcze państwu powiem, naprawdę to nie jest nasza wina i nie ma co szukać jakiś tam, no, dlaczego tak, a dlaczego tak. W okresie, jak były tworzone pierwsze aglomeracje, to RLM obliczało się w zupełnie inny sposób. W zupełnie inny sposób. Wyznaczało się teren aglomeracji. Na nim sieci kanalizacyjne istniejące i sieci projektowane, prawda?
i RM obliczało się dla całego obszaru, a w tej chwili jest taka różnica, że RM obliczamy i on musi spełniać warunki dla obszaru planowanego do zainwestowania. Nie, to stare już nie wliczamy. Wtedy była bardzo dobra sytuacja wokół Obock. Wiadomo, że tutaj jest zagęszczenie mieszkańców i ten RLM jest wysoki, bo to jest miasto, prawda? I on był ogólnie obliczony. No. I wtedy bardzo łatwo wychodziliśmy na te 120. Zmieniły się przepisy krajowe, to nie my. No. Natomiast to, że jak pan ma pytanie, kiedy myśmy się dowiedzieli, przepisy krajowe to się zmieniły w tamtym roku wiele, ale na przykład to, że wiemy, że z wojewódzkiego programu możemy otrzymać tylko pieniądze na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach od 2000 do 10 tysięcy, to dopiero w zeszłym roku, w grudniu, 2014 roku ukazało się to na stronach internetowych tego projektu regionalnego województwa śląskiego zatwierdzonego przez Komisję Europejską. We wcześniejszych dokumentach, projektach nie było. Było, oczywiście myśmy wiedzieli, że na pewno nie będą dofinansowane duże aglomeracje, bo tak było w poprzednich okresach, ale tam był podział do 15 i powyżej 15. Teraz zmienili, że wojewódzki jest do 10, krajowy od 10 tysięcy, ale nie było też zastrzeżenia, że musi być w ogóle w aglomeracji od 2 tysięcy. Dlatego też nie wybieraliśmy obszaru z danej aglomeracji, pani, którą pani kierownik, posiadamy. Ale ja myślę, że to pani wiedza jest tak ogromna, że chyba nasze umysły, przynajmniej w większości, nie są w stanie tego opanować. Chodzi konkretnie, czy byliśmy, czy ponosimy jakąś winę, bo ja myślę, że do tego zmierza pytanie. Czy Rada mogła coś zrobić, czy musiała tą uchwałę podjąć po prostu? I czy jakby przypisani, że nie przypisujemy sobie tutaj winy, tak? Panie Mateuszu, o to chodziło. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Kłobuck do współpracy w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych subregionu północnego województwa śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Kłobuck a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład subregionu północnego województwa śląskiego, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Podaję wynik głosowania. Za projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących głosów się nie było. Uchwała nosi numer 37/7/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 191/18/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku. Będzie referował pan dyrektor Krakowian. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja tą uchwałę wczoraj mówiłem. Myślę, że dokładnie chodzi o małą zmianę w statucie, która dotyczy, aby Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej naliczał i kontrolował dotacje placówek oświatowych, dla których gmina Kłobuck nie jest organem prowadzącym. Proszę państwa, pojawił się wczoraj taki wniosek czy problem, aby powstał załącznik do tej uchwały, który by pokazywał jednostki, które by tego dotyczyły. Ja, proszę państwa, wczoraj zaciągnąłem wiedzy prawnicze naszego koordynatora, pana mecenasa Tomasza, który stwierdził, że takiej potrzeby nie ma. To jest opinia pana oczywiście radcy prawnego, natomiast ostateczna decyzja należy do państwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę o opinię komisji. Komisja Budżetu i Finansów. Pan przewodniczący Janusz Soluch. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z uwagą radnego Witolda Dominika dotyczącą dołączenia załącznika nr 2 do statutu ZEAS, to jest wykazu placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest gmina Kłobuck. Z tym, że we wniosku też było w dyskusji, że dyrektor miał się skontaktować z mecenasem w tej sprawie. Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący Komisji Zagospodarowania Porządku Przestrzennego i Bezpieczeństwa. Proszę, pan Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wraz ze zmianą, która była zawnioskowana. Zagłosowało 13 radnych. Przeciwnych głosów nie było. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Edukacji, pan Tomasz Kasprzyk. Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z uwagą radnego Witolda Dominika dotyczącą dołączenia załącznika nr 2 do statutu zespołu ekonomiczno-administracyjnego oświaty samorządowej, to jest wykazu placówek oświatowych, w których organem prowadzącym jest gmina Kłobuck. Zagłosowało 10 osób, przeciwnych nie było, wstrzymała się jedna osoba. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych ma uwagi do projektu uchwały lub pytania? Kto? Pan radny Witold Dominik. W związku z tym, co pan dyrektor powiedział, chciałem zapytać, czy pan radca Głębocki, nieobecny dzisiaj niestety, powiedział, że ten załącznik nie powinien się znaleźć, czy nie musi być, bo to różnica... Nie jest konieczny, nie jest konieczny. Nie jest konieczny, ale może być, prawda? Nie ma przeszkód prawnych, żeby był. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I jeszcze pan radny, proszę państwa, pan dyrektor. Na sali jest pani mecenas, pani Wanda Balas, która z tym tematem została zapoznana, także gdybyście państwo mieli jakieś ewentualne takie uwagi typowo prawnicze, myślę, że pani mecenas chętnie i dokładnie wytłumaczy. Proszę w takim razie o zabranie głosu panią mecenas. Pani mecenas, wcisnąć. Więc tak, tak jak tutaj pan dyrektor wspomniał, również ja się kontaktowałam wczoraj z naszym koordynatorem i też podzielam stanowisko koordynatora, że nie jest to ten zapis, który proponował pan radny Dominik, nie jest obligatoryjny, ponieważ jeżeli chodzi o samo stworzenie tego zespołu obsługi szkół, jest to zespół, który jest zarówno jednostką budżetową on sam, jak również szkoły, które obsługuje, są również jednostkami budżetowymi, a w zakresie samej obsługi budżetowej organem prowadzącym dla tych jednostek jest wyłącznie gmina. Jeżeli chodzi o zmiany, która dotyczy rozliczenia dotacji, to rozliczenie dotacji będzie dotyczyło placówek niepublicznych, czyli tych placówek, które są poza strukturą gminy. W związku z powyższym, gdybyśmy tutaj włączyli zgodnie z propozycją radnego, to nie wykluczam, iż na następnej sesji czy za jakiś krótki okres czasu będą dokonywane następne zmiany, bo wiadomo skądinąd, że w oświacie te zmiany będą proponowane. Także tutaj, jak powiedziałam, koordynator jest tego zdania, aby tego nie włączać, ponieważ tak jak wcześniej uzgodniliśmy, jest to jednostka publiczna poza sektorem finansów publicznych. Tak się nazywa to w ustawie o finansach publicznych. W związku z powyższym nie ma potrzeby wprowadzenia jako załącznika do tej zmienionej uchwały. Żeby ten załącznik... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Powinien teraz, czy pan radny Witold Dominik podtrzymuje jednak ten swój wniosek w kontekście tej opinii, którą pani mecenas przedstawiła, czy wycofuje? Bo będzie problem. No teraz wniosek zgłoszony, czy jak będzie głosowany. On został przegłosowany, także to już nie no jest właśnie, mój, to już nie jest tylko mój problem. Ale przez radę nie był przegłosowany. No ja tylko powiem krótko. Moją opinię, nie mam monopolu na wiedzę i mądrość, zapewniam.
bo taki zarzut usłyszałem też. Natomiast do czego zmierzam? No, zmiana, rozumiem, że placówki oświatowe, gdzie gmina nie jest organem prowadzącym, w naszej gminie pojawiają się jak grzyby po deszczu. Oby tak było. Natomiast takie zmiany, na pewno techniczne zmiany, które uzupełniałyby taki załącznik, no, zdecydowanie wydaje mi się, zdarzałyby się rzadziej niż zmiany uchwały budżetowej. Tak na marginesie. Wydaje mi się, że byłoby to czytelne, tym bardziej w kontekście tego, że uchwała posiada załącznik numer 1, który jakby definiuje wszystkie placówki oświatowe, gdzie organem prowadzącym jest gmina, ponieważ w uchwale jest mowa o pewnych czynnościach, które jednak gmina wykonuje w stosunku do placówek niebędących, gdzie gmina nie jest organem prowadzącym, wydaje mi się, byłoby to czytelne, jeżeli nazwy tych jednostek byłyby wykazane w uchwale. Nie upieram się, jeżeli Państwo uważacie, że nie ma takiej potrzeby. Dla mnie ta uchwała byłaby czytelniejsza przez to. Pomijam taką drobną kwestię techniczną. Na koniec Pani Mecenas, bo to Pani też powinna ewentualnie zweryfikować mój pogląd, że w treści uchwały powinno znaleźć się zapis, że uchwała, że statut ZAOS-u zawiera załącznik, czego nie ma, prawda? W treści statutu nie spotkamy się z zapisem, że statut jest uzupełniony załącznikiem, natomiast załącznik nagle pojawia się za statutem, jakby ekstra, prawda? Natomiast no ja się nie doczytałem, bardzo proszę ewentualnie o zweryfikowanie tej informacji. Uczniku, ale czy pani sekretarz, proszę, pani sekretarz. Szukałem na końcu. Jest, oczywiście, proszę państwa, jest na pierwszej stronie. Pan dyrektor. Proszę państwa, pisze, ZAOS wykonuje swoje zadania w celu prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli, dla którego organem prowadzącym jest gmina Kłobuc. Wykaz szkół i przedszkoli obsługiwanych przez ZAOS stanowi załącznik numer 1 do niższego statutu. Jest to napisane. To jest pierwsza moja taka prośba, panie radny. Natomiast druga moja, że my, proszę państwa, prowadzimy w ZAOS-ie wykaz tych placówek, które nie są jako organ prowadzący, i można tam zobaczyć. Natomiast faktycznie jest taki problem, że jest taka sytuacja, że te jednostki nowe, niepubliczne, zaczynają się coraz częściej pojawiać. W tamtym roku nam przyszło przedszkole niepubliczne na Zamkowej i w Łobodnie. Proszę państwa, mam sygnały na szkolnej. Mam sygnały w ostatnich tygodniach, że dużo różnych przedsiębiorców myśli o zakładaniu przedszkoli, żłobków itd., itd. Oczywiście to jest nieteoretyczna taka możliwość, że w tym roku mogą się pojawić takie nowe placówki niepubliczne. Spowodowałoby to, że musielibyśmy wprowadzać tymi załącznikami. Panie radny, pan stanowi prawo. Ja jestem tutaj do wykonywania, jak to się mówi, jako organ wykonawczy, także tutaj. Ale myślę, że to jest czytelne. Nie jest tak dużo placówek, także można do ZAOS-u, czy ja mogę panu radnemu taki wykaz dać na stronie internetowej. Nie ma żadnego problemu. A ja mam pytanie do pani mecenas. Pani mecenas, gdyby się okazało, że ten załącznik wprowadzimy, czy w uchwale nie musi być tutaj dołożony paragraf, uzupełnienie, że jest rozszerzone o załącznik numer 2, tak? To tak formalnie. Uzupełnienie. Proszę bardzo, pan radny Witold Dominik. Żeby nie robić zamieszania, wycofuję się z tego wniosku, jeżeli to uprości procedurę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos na temat projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 191 przez 18 przez 2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja 2012 w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Podaję wynik głosowania. 20 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było. Uchwała nosi numer 38/7/2015
z dnia 25 lutego 2015 roku. Kolejnym punktem jest przyjęcie sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Referowała będzie pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Janicka. Witam Państwa serdecznie. Tak jak wczoraj zgłaszałam tutaj poprawki w tym sprawozdaniu z działalności zespołu interdyscyplinarnego. Myślę, że nie będę ich powielała, bo byliście Państwo wszyscy obecni, kiedy to przedstawiałam. Z uwzględnieniem również tej poprawki, którą wniósł Pan Radny Witold Dominik, gdzie w akapicie pierwszym na stronie drugiej w wersie ostatnim po w słowach o wszczęcie i tutaj dodamy słowa postępowania i takie też sprawozdanie będzie w Radzie, z którym się można było w każdym momencie jeszcze zapoznać. Wszystkie informacje, które tutaj wynikają ze sprawozdania, zostały przedstawione wczoraj. Ja chciałam się jeszcze odnieść tylko do słów pani przewodniczącej Rady, pani Danusi Kosłaskiej, która wcześniej już sygnalizowała i wczoraj, że nie ma tutaj żadnego przedstawiciela zespołu interdyscyplinarnego. Nie ma, ponieważ ani w 2012 roku, kiedy był składany, było pierwsze sprawozdanie, ani w 2013, ani w 2014 nikt nie wymagał tego, ani nawet nie zaproponował, żeby taki przedstawiciel się pojawił. W tym roku było to zaproponowane po raz pierwszy. No tak się złożyło, że pan przewodniczący nie mógł dotrzeć i stąd nie dotarł. To nie jest żadne lekceważenie, to tylko kwestia wyjaśnienia. Jeśli są pytania, to proszę. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do sprawozdania tego zespołu? Komisje nie opiniowały, przyjęły. Komisje przyjęły to sprawozdanie, my nie możemy opiniować i dlatego Rada też uważam, no może, żeby już to przegłosujemy. Natomiast czy ten pan radny Janusz Soluch, proszę bardzo. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014. Zagłosowało 13 osób, przeciwnych 0, wstrzymały się od głosowania 1 osoba. Mhm. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Zagospodarowania opiniowała komisję? Nie pamiętam dokładnie. O ile pamiętam, głosowaliśmy wszystkimi komisjami. Tylko uwagę, chyba że dwie osoby wstrzymały się od głosu, panie przewodniczący. Dziękuję. Czyli rozumiem, że przyjęliśmy opinię w zasadzie, to przyjmujemy sprawozdanie, czyli co my tutaj możemy porozmawiać na tym. Nie wiem, czy głosować. Przegłosujemy może tak, żeby się stało. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego za rok 2014? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dwie osoby, czyli za, przeciw, wstrzymały się dwie osoby. A ile jest osób na sali? Ilu radnych? Podaję wynik głosowania. Za przyjęciem sprawozdania 17 radnych głosowało, przeciwnych głosów nie było, wstrzymało się dwóch spośród Państwa radnych. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem obrad są zapytania i wolne wnioski mieszkańców. Proszę bardzo, czy ktoś z mieszkańców chce w tym punkcie zabrać głos? Zgłasza się ktoś. Czy ktoś, pan radny Sękiewicz? W ubiegłym tygodniu znowu wróciła po 8 miesiącach taka sprawa wycięcia drzewa na ulicy 3 Maja, tutaj przy kościele. Otóż jedna z mieszkanek zakomunikowała mi, że była w urzędzie i kazano jej się zwrócić na piśmie i że to będzie rozpatrzone. No ja już w ubiegłym roku, 8 miesięcy temu otrzymałem pismo.
gminy, gdzie jest wyraźnie mowa, że właściciel musi wystąpić o coś takiego, a nie osoba jakaś inna, no, postronna, sąsiad. Dlatego nie wiem, czy się coś w tej kwestii zmieniło i bym, albo mam prośbę, żeby pomóc tym mieszkańcom w rozwiązaniu tej sprawy, bo to ciągle powraca. Już to jest już męczące naprawdę dla nas w osiedlu. To chyba 2 lata. No, drzewa się wycina, ja rozumiem, tu piękne te świerki koło policji, ale to nie jest prywatny teren. Natomiast no, tam akurat ponoć to drzewo, ono stanowi dla tych mieszkańców zagrożenie, twierdzą cały czas, i przynajmniej, żeby było jakieś cięcie pielęgnacyjne dokonane. I że, no, proszą o pomoc, ale właściciel nie występuje. A my tutaj mamy wyraźnie no, cały czas, że to o właściciela chodzi. On musi. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, pani kierownik Kasprzak, tak? Proszę państwa, bardzo. W kwestii wydawania zezwoleń przez pana burmistrza nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o własność gruntu, tak, na którym rośnie drzewo. Nie wiem, kto był w urzędzie, bo nie ze mną ta osoba rozmawiała, trudno mi powiedzieć. Natomiast jeżeli ktoś przyszedł i powiedział, że chce usunąć drzewo, no to dostał informację, że należy złożyć stosowny wniosek. Wnioski są opublikowane na stronie BIP-u i na stronie BIP-u jest informacja również w tym wniosku, że wniosek składa właściciel. Nie był to właściciel. Właściciel nieruchomości, oczywiście. Natomiast proszę pamiętać jeszcze jedną kwestię. Drzewo, które rośnie na 3 maja, jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Ja to powtarzam. W związku z czym przed tą decyzję podejmie konserwator. Natomiast jeżeli właściciel się upiera i nie chce usunąć tego drzewa, no to też temat był bardzo szeroko, nawet tutaj na sesji poruszany w kwestii tego drzewa, no pozostaje jedynie spór, wtedy wystąpienie do sądu o osób, które uważałyby, że to drzewo zagraża bezpieczeństwu życia lub mienia, i wtedy może wystąpić na drogę postępowania sądowego i to sąd wtedy będzie miał władztwo nad przymuszeniem, powiedzmy, właściciela do wykonania tych czynności w kwestii usunięcia tego drzewa. Natomiast tutaj no, burmistrz ma prawnie związane ręce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja to samo przekazałem już. Także. Czy ktoś z mieszkańców chcę w tym punkcie jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu, interpelacji i zapytania radnych. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie ma chętnych. Tak jest, nikt się nie zgłasza. Czyli kolejny punkt, wolne wnioski, oświadczenia. Proszę bardzo, słucham, czy są jakieś wnioski radnych, oświadczenia? Nie ma. Sprawy różne. A tutaj już są. Pierwszym na moje ręce zostało złożone sprawozdanie o udzielonych ulgach w zakresie podatków, opłat i innych wierzytelności gminy Kłobuck za rok 2014 z prośbą o przekazanie radnym Rady Miejskiej w Kłobucku. Takie też, co uczyniłam, państwo radni otrzymali tą informację. Kolejnym pismem, które zostało złożone również do przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku, Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka, Stowarzyszenie Zwykłe, wnioskuje o nadanie pośmiertnie tytułu honorowego obywatela gminy Kłobuck jako wyraz szczególnego uznania i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz gminy Kłobuck dla doktora Teofila Władysława Beliny Brzozowskiego. W miesiącu marcu zwołam komisję, jest taka powołana komisja do spraw nadawania odznaczeń i tytułu honorowego mieszkańca Kłobucka. Będzie zwołana komisja i komisja zajmie się. Jest bardzo szczegółowo tutaj opisane zasługi. Nie chcę czytać, ponieważ to jest zbyt piękne, żeby tak od razu to dzisiaj już na wstępie czytać, bo rzeczywiście człowiek, który się zasłużył, ale ja tylko informuję, że w miesiącu marcu zwrócę się do państwa zwołam posiedzenie komisji. Kolejnym pismem, które wpłynęło do Rady Miejskiej, prezes Regionalnej Izby Rachunkowej w Katowicach wydaje opinię na temat zmiany ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw. Dotyczy to szczególnie przepisu tego 6K. Gdyby ktoś z radnych był zainteresowany tą opinią, ona nie jest wiążąca, proszę o zapoznanie się, jest w biurze rady. Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie przysłał nam pismo zawiadamiające,
że zgodnie z dyspozycją artykułu 166 paragraf 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnym wygasił z dniem 30 stycznia 2015 roku mandat ławnika sądu panu Marcinowi Wojtyskowi zamieszkałym w Łobodni, ulica Sienkiewicza 37. Oczywiście związane to jest z objęciem mandatu radnego przez pana Wojtyska. Mamy również załącznik do opinii w sprawie inicjatywy mającej na celu nadanie Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara. Dobrze, dostaliśmy taką informację. Tak, kolejna. Tego to nie czytam, bo to jest w sprawie targowiska i zmiany uchwały. To nawet nie czytam, bo to jest niewiążąca. Otrzymaliśmy, oczywiście są dwa zawiadomienia i zaproszenia na szkolenia. Na szkolenia jedno trzydniowe, drugie jednodniowe. Dotyczy jedno komisji rewizyjnej jako wewnętrznego organu kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. Są te zawiadomienia w biurze rady. Jeśli ktoś z radnych jest zainteresowany, proszę o zapoznanie się. Czytam tego. No, to znaczy, no, przeczytam pismo, które oczywiście uważam, że trochę źle było, że nie powinno trafić. Ja to skieruję do pana burmistrza lub do dyrektora OSIR-u. Dyrektor OSIR-u skierował do mnie pismo w związku z licznymi interwencjami u pana burmistrza i zastępcy targowiska miejskiego, osób trudniących się handlem żywym inwentarzem domowym, w nawiasie kury króliki, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany paragrafu 4 ustęp 1 punkt i regulaminu targowiska załącznik nr 1 do uchwały nr 27/2013 z 12 lutego 2013 roku i dopuszczenie handlu wyżej wymienionym żywym inwentarzem. Jednocześnie informuję, że ewentualna zmiana dopuszczająca handel żywym inwentarzem wymaga następujących działań. Ustalenie lokalizacji, utwardzenie, zadaszenie terenu, doprowadzenie bieżącej wody i odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej. Ponadto targowisko zostanie objęte nadzorem powiatowego lekarza weterynarii. Takie pismo wpłynęło. Ja myślę, że rada tu nie... Ja odpiszę panu dyrektorowi, że rada nie zmienia regulaminów. To on powinien nam zaproponować, a nie my mamy zmieniać. Uważam, że troszeczkę nie tak. To my mamy mieć przedstawioną propozycję. Słucham? Panie burmistrzu, proszę bardzo, czy pan chce zabrać tak, głos? Znaczy, odnieść się do tego? Nie, chciałem coś całkiem innego. Proszę bardzo. Nie, bo taka informacja w zasadzie dla państwa, bo tu są sprawy różne, myślę, że to jest właściwy moment. Chciałbym państwa radnych i państwa sołtysów poinformować, że od 3 kwietnia rusza bezpłatna pomoc prawna w formie konsultacji tutaj w Urzędzie Miasta. Będzie to przeprowadzane przez 3 godziny w każdy wtorek. To jest w tym dniu, kiedy ja też spotykam się z mieszkańcami i co 2 tygodnie. Obsługę będzie prowadziła pani adwokat Monika Wypych. Jest to w formie wolontariatu, więc bezkosztowo taka informacja ukaże się w najbliższej piątkowej prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta. Także prosiłbym państwa o poinformowanie również mieszkańców na swoich sredstwach, również w formie innej niż tylko internetowej. Dopóki się nie ustawa nie zmieni, mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, bo w momencie zmiany tej ustawy po prostu będziemy musieli tylko udzielać informacji czy pomocy prawnej tylko osobom, które na to może nie zasługują, ale które są uprawnione do takiej pomocy bezpłatnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To pan radny Witold Dominik. Ja tylko z prośbą do pani przewodniczącej, ewentualnie jakby pani była uprzejma poinformować nas, kto jest członkiem tej komisji opiniującej, to honorowe obywatelstwo miasta Kłobuck. To pierwsze, a drugie ewentualnie informacja może do przekazania w protokole dla pana dyrektora OSIR-u, bo może nie wie, ale handel inwentarzem odbywa się na naszym targowisku. Wielokrotnie to widziałem. Dziękuję bardzo. Tak jest. Oczywiście, że poinformuję. Są w skład komisji, w skład tej komisji też nie, wchodzą na pewno przewodniczący stałych komisji, przewodniczący rady, czy pani sekretarz też, burmistrz, tak?
w skład komisji do stałych komisji. I pan burmistrz, tak. Oczywiście będę się z państwem kontaktowała. Kontaktowała się będę z państwem przewodniczącymi. Ustalimy dogodny jakiś termin, żeby rozpatrzyć tą prośbę stowarzyszenia. To w zasadzie wszystko. Porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję bardzo i zamykam posiedzenie siódmej kadencji Rady Miejskiej w Powódzku. Dziękuję bardzo.